Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mirosław Wróblewski, reprezentuję spółkę BDO, organizatora pierwszego forum grup kapitałowych. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Wprawdzie nie wszyscy jeszcze dotarli, goście cały czas się rejestrują, ale mamy już sporo opóźnienie. Postanowiliśmy w związku z tym rozpocząć. Zanim oddam głos naszym gościom, ekspertom, pozwólcie Państwo, że wykonam swoje obowiązki, to znaczy przedstawię kilka kwestii organizacyjnych, a zanim to zrobię, kilka słów o BDO, o partnerach i patronach naszego spotkania. Spółka BDO jest członkiem piątej największej na świecie sieci firm doradczo-audytorskich. Od lat utrzymuje taką pozycję. Gdybyście Państwo byli zainteresowani jakimiś szczegółami na temat sieci naszych firm na świecie, zapraszam. Jest taki uznany, respektowany chyba we wszystkich krajach świata miesięcznik International Accounting Bulletin. Tam sporo na temat BDO można się dowiedzieć. W Polsce istniejemy od 25 lat i od bardzo dawna również piąta pozycja, co łatwo zauważyć w corocznych rankingach przygotowywanych przez Dziennik Rzeczpospolita. No w tym roku taka dodatkowa nagroda, dodatkowe wyróżnienie dla naszych ekspertów. Zostaliśmy uznani za najlepszą firmę doradztwa podatkowego w 9. rankingu firm i doradców podatkowych przygotowywanym przez Dziennik Gazety Prawnej w kategorii do 9 doradców, żeby było jasne. Tyle o nas ogólnie. Mogę jeszcze powiedzieć, że tematyka dzisiejszego forum grupy kapitałowe to tematyka, którą BDO zajmuje się od początku swojej działalności w Polsce. To BDO przygotowywało pierwszy prospekt emisyjny choćby. Ta tematyka gości i w naszych pracach projektowych, i w naszych szkoleniach, których też sporo prowadzimy. Stąd też pozwoliliśmy sobie zaprosić przedsiębiorców Państwa, których ta tematyka również dotyczy, no między innymi po to, żeby zastanowić się nad odpowiedzią na pewną tezę, którą postawiliśmy przy tytule naszej konferencji. Powiedzieliśmy tam: rzeczywistość prawna nie przystaje do wymagań grup kapitałowych. Celem naszego spotkania tak naprawdę jest próba odpowiedzi na pytanie, no okej, skoro tak jest, to co z tym robić, jak sobie z tym radzić. Dlatego znakomici eksperci, dlatego szacowni goście, którzy spróbują przybliżyć nam tę tematykę, a w debacie, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, będziecie mieli Państwo jeszcze okazję posłuchać więcej na temat doświadczeń, refleksji wybitnych ekspertów w tej dziedzinie. Króciutko na temat partnerów. Pozwólcie Państwo, że już teraz sobie poczytam, żeby nikogo nie pominąć. Partnerami wydarzenia są firmy IBM i BDO Solutions, Bank Zachodni WBK, Kancelaria Łatała i Wspólnicy, Kancelaria Kubas Kos Gałkowski i firma UBM. Partnerzy merytoryczni to Ministerstwo Finansów, Instytut Rynku Kapitałowego oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Patronat medialny nad naszym wydarzeniem objęły Dziennik Rzeczpospolita, Dziennik Parkiet oraz GPW Media. Króciutko jeszcze o sprawach technicznych. Zgodnie z programem dwie przerwy kawowe o 11.13 i 30 i 14.15. Mam nadzieję, że zmieścimy się w tych czasach z uwagi na to opóźnienie. Lunch o godzinie 13.00. Wszystkich Państwa zapraszamy do składania wizytówek przy stoliku recepcyjnym. Wylosujemy tuż przed debatą, czyli około 15.30, trzy upominki. Na te nagrody składać się będą dwie najnowsze publikacje BDO. Szóste już wydanie komentarza do ustawy o rachunkowości autorstwa pana doktora Andrzeja Helin, prezesa BDO. Drugie wydanie publikacji Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych, które opracowywał zespół, pan dr Krzysztof Zordę, pani dr Anna Bernaziuk, pan Rafał Kowalski. Zespół pracował również pod redakcją, pod przewodnictwem pana prezesa Andrzeja Helin. Bardzo pięknie wydany album Banku Zachodniego WBK Press Photo.
kupony z nagrodami w postaci bezpłatnych porad podatkowych ekspertów BDO, porad prawnych ekspertów Kancelarii Łatała i Wspólnicy, a także kwartalna prenumerata e-wydania Dziennika Rzeczpospolita. Dalej vouchery, każdy dla dwóch osób na dowolnie wybrany spektakl w Och Teatrze lub Teatrze Polonia do zrealizowania w ciągu pół roku i dodatkowa nagroda. To już jedna książka trenera personalnego pana Mateusza Grzesiaka wraz z voucherem na warsztat tego eksperta. Wartość tej nagrody to około 2000 zł. Gdyby ktokolwiek z Państwa miał jakieś pytania, problemy, do Państwa dyspozycji jest pani Ewa Matyszewska, brand manager firmy BDO, no i oczywiście ja. To chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne i techniczne. Chciałem teraz poprosić pana doktora Wiesława Rozłódkiego, prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych, o oficjalne rozpoczęcie pierwszego forum grup kapitałowych. Zapraszam. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak pan tyle mówił o tych nagrodach, to zacząłem żałować, że swojej wizytówki nie zostawiłem, ale jakbym, nie daj Boże, został wylosowany, nikt by nie uwierzył w losowość tego wyboru, więc może lepiej zostawić tak, jak jest. Drodzy Państwo, zanim przejdę do swojej prezentacji, chciałbym serdecznie powitać na parkiecie giełdowym, to jest sala notowań i z racji pełnienia funkcji prezesa Rady Giełdy również bardzo się cieszę, że ta konferencja ma miejsce właśnie na parkiecie giełdowym. Z firmą BDO zresztą wiążą się moje wspomnienia i z osobami, i z Andrzej Helinem, i Krzysztofem Zordę, którzy, można powiedzieć, byli nawet moimi pierwszymi nauczycielami, jeśli chodzi o sprawozdawczość, rachunkowość spółek. Chcę powiedzieć również, że przejrzystość informacji, prospekty emisyjne, raporty kwartalne, wszystkie raporty okresowe, to jest cecha charakterystyczna naszej giełdy. Pamiętam, no, aż wstyd powiedzieć, 25 lat temu odbywała się szeroka dyskusja społeczna i polityczna, jak powinna funkcjonować giełda, jak wysoko postawić poprzeczkę właśnie przejrzystości, transparentności. Pamiętajmy, że wówczas spółki były zupełnie inne niż dzisiaj. Nie były przyzwyczajone do jakiejkolwiek publikacji swoich wyników, strategii i tak dalej. W związku z tym była obawa, że jeżeli narzucimy wysokie standardy, to spółki nie będą się garnąć na giełdę. I rzeczywiście na początki były trudne. Po pierwszym roku działalności giełdy mieliśmy zaledwie 9 spółek, po 2 latach 16 spółek na giełdzie. To była bardzo mała liczba. Wtedy sam się zastanawiałem, czy żeśmy tej poprzeczki zbyt wysoko nie postawili. Poprzeczki, która dzisiaj wygląda banalnie, to znaczy, że każda spółka, która wchodzi na giełdę, musi opublikować prospekt emisyjny. Te prospekty emisyjne, które dzisiaj liczą po kilkaset stron, wtedy liczyły kilkadziesiąt. No, dodam złośliwie, że jeszcze wtedy dało się czytać te prospekty emisyjne, ale to był przełom wtedy. To był przełom i mogę powiedzieć, bardzo często cytuję to porównanie za zgodą autora, mianowicie Witold Zarazka, prezes Exbudu, jednej z pierwszych spółek notowanych, pierwszej piątki notowanej na giełdzie, kiedyś został zapytany przez dziennikarkę, jak się pan czuje jako prezes spółki giełdowej. On mówi, tak jakbym stanął na golasa przed tłumem. Koniec cytatu. Więc wtedy tak spółki reagowały na obowiązki informacyjne, na konieczność ujawniania danych. Natomiast mogę powiedzieć, że
to jest pewien kod genetyczny spółek giełdowych. Czyli od razu postawiliśmy wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o sprawozdawczość, raportowanie i wyszliśmy na tym bardzo dobrze. Inne kraje w sąsiedztwie, nie będę rozwijał tego tematu, poszły inną drogą i liczba spółek notowanych jest dzisiaj u nas prawie dobija do 1000, tam sięga kilkunastu spółek czy kilkudziesięciu, więc jest różnica i ilościowa i jakościowa. Mówiąc inaczej, dobra sprawozdawczość, dobre sprawozdania, zaufanie do tego, o czym będę mówił, to jest właściwie najważniejszy sukces giełdy. Wszelkie informacje, które pochodzą od spółek, muszą budzić zaufanie inwestorów. Brak zaufania to jest koniec rynku kapitałowego i giełdy. Spróbujmy, czy działa. Tak, taki będzie plan, agenda mojego wystąpienia. I zacznijmy od pierwszego slajdu, którym jest działanie w interesie spółki. Ja bardzo często w trakcie swojej kariery zawodowej byłem pytany, no dobrze, ale co to jest interes spółki? Bo wszyscy wiemy, że władze spółki, pracownicy, a szczególnie władze, powinny działać w interesie spółki. I ja często byłem pytany, sam szukałem odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest taka najwłaściwsza odpowiedź, która była dana już w pierwszym zestawie dobrych praktyk spółek giełdowych w 2002 roku. Główny rdzeń tego to jest, jak Państwo widzicie, powiększanie wartości majątku powierzonego przez akcjonariuszy. I jeżeli kiedykolwiek już w konkretnych działaniach Państwo się zastanawiacie, jak powinienem postąpić, jak powinienem działać, to warto pamiętać o tym, że to powiększanie wartości powierzonego majątku jest istotne. Powiększanie wartości, czyli budowa wartości. I następny slajd pokazuje, nigdy nie ma jednej prawdy, i tu chcę Państwu zwrócić uwagę tak lekko na różne niuanse tej wartości, ponieważ no, każdy z akcjonariuszy chce powiększenia majątku, wzrostu wartości. Natomiast tu można dodać, że pieniądze to nie wszystko. Różni akcjonariusze mają oprócz czysto finansowych oczekiwań pewne dodatkowe oczekiwania. I każdy zarząd spółki czy władze spółki powinny zdawać sobie sprawę, jakich mamy właścicieli. I w wypadku, ja wyodrębniłem 5 kategorii, w wypadku rodziny, no chyba nie jest to dla nikogo niespodzianką, że firma rodzinna ma cel długofalowego budowania nie tylko majątku rodziny, ale pewnych powiązań personalnych. Czyli mówiąc inaczej, dobór kadr nie jest taki całkowicie neutralny, jednak bardzo często, ale nie zawsze, chodzi o to, żeby rodzina kontrolowała w różny sposób, również personalnie spółkę. W każdej sytuacji trzeba to wyczuć, czy mamy do czynienia z kryteriami całkowicie neutralnymi, czy jednak jest pewne oczekiwanie właścicieli, że członkowie rodziny będą kierować tą spółką. Drugi, inwestor finansowy. Inwestor finansowy, fundusze venture capital, private equity. Czym one, jaka jest ich specyfika? Wydaje mi się, że trzeba sobie zdać sprawę, że tego typu fundusze wchodzą na kilka lat.
czasem krótko, rok, dwa, czasem dłużej, dłużej to mówię 7-8 lat. I oczekują dosyć dużej transformacji spółki, podwyższenia wartości, ale ich perspektywa nie jest wieloletnia. Chodzi o to, aby kupioną spółkę zmodernizować, podwyższyć jej wartość, podwyższyć wizerunek spółki i sprzedać za kilka lat. Trzeba sobie, kierując spółką, znowu zdawać sobie z tego sprawę, jakiej wartości, w jakiej perspektywie oczekują akcjonariusze. Są takie głosy na przykład, że inwestycje bardzo długoterminowe, które dadzą efekty po 10 latach, nie za bardzo interesują fundusze tego typu. To jest teza kontrowersyjna. Ja nie mam żadnych dowodów ani w jedną, ani w drugą stronę, ale każdy, kto kieruje spółką, musi sobie zadać takie pytanie, czego oczekuje ten konkretny inwestor, który, no nie da się ukryć, rozdaje karty w tej spółce. Inwestor branżowy. Bardzo często spotykana, szczególnie w Europie kontynentalnej i w Polsce, że głównym akcjonariuszem jest czasem jedynym, czasem większościowym inwestor branżowy, czyli z tej samej branży większa spółka, czy też holding, który ma, ale powiedzmy sobie działający w tej branży. Czego oczekuję od mojej spółki zależnej? I znowu są bardzo liczne sytuacje, gdzie trudne sytuacje, gdzie ta spółka zależna, która może być spółką notowaną na giełdzie, z kolei jest częścią większej struktury i w tej strukturze jest jakby jednostką organizacyjną, czyli optymalizacja wszelkiego typu, nie tylko podatkowa, ale też operacyjna, odbywa się na poziomie grupy. I wyniki tej jednostki zależnej, która akurat jest spółką notowaną, w ramach całej grupy są oceniane w innej perspektywie. Jest to bardzo często źródło konfliktów i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Nie będę wchodził, bo to jest temat, tak jak parę innych, które wymagają bardzo dużej dyskusji, ale tu może dochodzić do wyraźnego konfliktu między interesem jednostki dominującej, a akcjonariuszami mniejszościowymi, którzy są w tej spółce zależnej. Czwartą kategorią jest państwo. Też jest duży inwestor, który ma określone oczekiwania w stosunku do spółki. Ja, nie zważając na to, że sponsorem jest Ministerstwo Finansów, powiem, no troszkę z mojego doświadczenia, kierowałem spółką giełda, która była własnością Skarbu Państwa przez kilkanaście lat, no i dzisiaj też można powiedzieć, państwo rozdaje karty. Nie mówię tego na przykładzie giełdy, ale wielu innych spółek, gdzie mam wrażenie, że kryteria takie społeczno-polityczne są niezwykle ważne, gdy akcjonariuszem dominującym jest Skarb Państwa, czyli tak zwany spokój społeczny jest kryterium, które trzeba brać pod uwagę. Takie są oczekiwania polityczne Skarbu Państwa, czyli mówiąc inaczej, jeżeli menadżer, osoby kierujące spółką dążą do maksymalizacji zysku, obniżenia kosztów i przez to powodują konflikty społeczne, strajki, niezadowolenie, to nie jest budowanie wartości oczekiwane przez Skarb Państwa. Można się z tym zgadzać lub nie zgadzać. Z mojego doświadczenia, no taka jest prawda i ktoś, kto kieruje spółką, powinien sobie zdawać sprawę, czego oczekuje od spółki i od kierownictwa właściciel. Ja bardzo często dodaję, że i to również jest z mojego doświadczenia, że właściciel państwowy oczekuje spokoju
w danej spółce. Można nie cyzelować tam wyników za bardzo, ale z całą pewnością zapewniać spokój społeczny, żeby spółka nie była przedmiotem zainteresowania mediów z racji, że w spółce są jakieś wydarzenia medialne typu strajki i niezadowolenie. No i wreszcie inwestor giełdowy, czyli spółka notowana na giełdzie. Mówimy o akcjonariacie rozproszonym. Tutaj też trzeba przede wszystkim popatrzeć na, no nie wszyscy z tego są zadowoleni, ale krótkoterminową perspektywę akcjonariuszy giełdowych. Wiele osób uważa, że to jest wada. Chciałbym Państwu tylko powiedzieć, że akcjonariusze giełdowi w przeciwieństwie do tych pozostałych akcjonariuszy mają olbrzymi przywilej głosowania nogami i to natychmiast. W związku z tym na giełdzie, pamiętajcie, zarabia się nie wtedy, kiedy już wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko zanim wszyscy wiedzą. Więc trzeba wiedzieć nie tylko dobrze, może nawet niezupełnie dobrze, ale trzeba wiedzieć wcześniej. W związku z tym, jeżeli jest na przykład słaby wynik kwartalny i inwestorzy reagują negatywnie, to nie dlatego, że oni mają tylko perspektywę jednego kwartału, natomiast ten jeden kwartał interpretują jako sygnał dalszego pogarszania się sytuacji. Oczywiście zarząd i władze spółki mówią, że to jest tylko wyjątkowa sytuacja i tak dalej, ale inwestorzy wiedzą swoje i podejrzewają gorszy scenariusz, czyli jest pierwszy sygnał pogorszenia sytuacji, jakieś gorsze wyniki, one są na razie tłumaczone jako przejściowe, ale inwestorzy podejrzewają, niektórzy przynajmniej, że to jest sygnał odwrócenia się na przykład dobrej tendencji i już od razu reagują bardzo niekiedy silnym spadkiem kursu akcji. Więc znowu ktoś, i to jest podsumowanie tego slajdu, ktoś, kto kieruje spółką, powinien znać oczekiwania, reakcje swoich inwestorów, a ci inwestorzy mogą być, jak widzicie Państwo, bardzo różni i mieć różne oczekiwania dodatkowe oprócz dobrych wyników spółki. Przejdźmy dalej. Spółka na giełdzie, korzyści i koszty. Pierwsze korzyści, giełdowa wartość dodana. To dotyczy każdej spółki, nie tylko spółki grupy kapitałowej, ale każdej spółki. Premia za przejrzystość i płynność. Różnie się to ocenia. Ja z własnego doświadczenia, obserwując spółki, które na przykład nagle wypadły z giełdy, czy ogłosiły jakiś zły komunikat, który groziłby im usunięciem z giełdy, to takie spółki notują bardzo często jednorazowy spadek w wysokości 20-30%. I jak czytałem literaturę, to bardzo często te 25-30% podaje się jako taką wartość, wartość dodaną, która spółka ma w stosunku do podobnej spółki nienotowanej na giełdzie. Właśnie dlatego, że jest większe zaufanie do raportów, nie tylko do sprawozdań finansowych, no bo jak sprawozdania finansowe robi BDO, no to zawsze trzeba mieć zaufanie. Natomiast raporty bieżące, tego typu na bieżąco podawane sprawy i komunikaty wzbudzają większe zaufanie, jeżeli spółka jest spółką publiczną. Czyli ta premia za przejrzystą i płynność, czyli możliwość w każdej chwili wycofania się z inwestycji w daną spółkę. To ta premia rzeczywiście istnieje.
własne akcje walutą na przejęcia. To jest sprawa, która do niedawna słabo była wykorzystywana przez polskie spółki. Od paru lat to się na szczęście zmieniło. Czyli spółka, która ma własne płynne akcje, może wypuścić nową emisję, którą zapłaci za przejęcie przejmowanej spółki. Czyli można powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu, nie potrzebuje gotówki, swoimi akcjami ma swoją walutę, którą, jeżeli ona jest płynna i notowana, może zapłacić za przejmowaną spółką. Tak zresztą, mnie się wydaje, spółki amerykańskie, które są olbrzymie w skali świata, duża część tego wzrostu właśnie się odbywała poprzez zapłatę własnymi akcjami za przejmowane spółki. No i opcje menedżerskie, które też można powiedzieć w każdej spółce są możliwe do wykorzystania, no ale jeżeli opcje czy na samym końcu akcje otrzymane można łatwo spieniężyć, oczywiście takie opcje mają inną wartość. Są też, oczywiście nigdy nie ma samych korzyści, gdyby były same korzyści, to wszystkie spółki by były na giełdzie, ale są też koszty. Obowiązki informacyjne. Ja o tym króciutko będę starał się powiedzieć, ale to jest temat rzeka. To jest obowiązki informacyjne. Moglibyśmy od rana do 16 tylko na ten temat mówić. Jest bardzo wiele kontrowersji. Ja liznę tylko ten temat, ale to jest właśnie coś, co jest wymagające. Jakby nieprzestrzeganie tych obowiązków podlega różnym karom. W związku z tym każda spółka, która wchodzi na giełdę i jest na giełdzie, musi starać się wypełniać te obowiązki. I ja myślę, że spółki dosyć szybko się tego uczą, ale dla debiutantów to jest spora lekcja do odrobienia. Odkrywanie się przed konkurencją. To pamiętam w pierwszych latach giełdy, jak było bardzo mało spółek, to obawa, no wejdę na giełdę, będę musiał publikować swoje wszystkie dane, swoją strategię, a moi konkurenci będą ją czytać i będą wiedzieli, co ja zrobię, a sami nie będą nic publikować. Ten temat dzisiaj już jest mniej groźny, ponieważ w bardzo wielu dziedzinach są czołowe spółki na giełdzie w bardzo wielu branżach. I drugie, takie można powiedzieć bardzo, bardzo cyniczny mój komentarz, że spółki nauczyły się mówić o swojej strategii w tak oględny sposób, żeby informacji rzeczywiście istotnych nie ujawnić. I nie jest to moim zdaniem działanie wbrew interesowi spółki, ponieważ przekazywanie zbyt wielu informacji, tu proszę o ostrożność, co to znaczy zbyt wielu, ale zbyt wielu informacji może być właśnie korzystne dla konkurencji, a niekorzystne dla moich akcjonariuszy, dla których mam tworzyć wartość. Więc to odkrywanie się przed konkurencją, komunikaty, nie takie, które oczywiście są wymagane prawem, sprawozdania i tak dalej, ale na przykład dyskusje o planach strategicznych muszą być rozważnie publikowane, tak aby skorzystali na tym inwestorzy, a nie przede wszystkim konkurencja. Zależność wyceny od koniunktury giełdowej. To jest, jak giełda idzie w górę, to tak jak przypływ, który podciąga w górę wszystkie statki, no ale jak jest odpływ z bardzo ważnych powodów, no to niestety bardzo wiele spółek z tym odpływem, a czasem nawet wszystkie, idą w dół. I wtedy bardzo często władze spółek mówią, no popatrzcie, opublikowaliśmy dobre wyniki, a nasz kurs idzie w dół. Ja do tego troszkę nawiążę w następnym slajdzie, gdzie pokażę obieg informacji, że to, na podstawie czego inwestorzy podejmują decyzje, to tylko w części pochodzi od spółek. Proszę zauważyć, że obieg informacji
jest podstawą wyceny giełdowej. Czyli na samym dole mamy inwestorów, którzy mają, no, można powiedzieć, bardzo proste zadanie. Zdecydować, czy kupić, sprzedać, czy trzymać. Natomiast, żeby podjąć taką decyzję, muszą zanalizować sytuację, muszą podjąć decyzję. Ta decyzja to jest też temat na cały wykład, ale bazują na informacji, która do nich dociera. Ale zobaczcie Państwo, że informacja dociera no, przede wszystkim ze spółki, czyli spółka, emitent, czyli albo sama spółka, która jest notowana, albo grupa kapitałowa publikuje informacje. Te informacje są tutaj audytowane przez BDO i innych szlachetnych audytorów, tak aby były wiarygodne dla publiczności. Czyli jest bardzo duży nacisk na to, żeby informacje były rzetelne. Natomiast do inwestorów docierają informacje bezpośrednio. Tu akurat jest linia się pokrywa z linią w ekranie, ale tędy dociera do inwestorów. Natomiast bardzo często, a być może najczęściej, informacja dociera przefiltrowana przez doradców, media i ta przefiltrowana informacja łącznie z jakąś rekomendacją dociera do inwestorów. Inwestorzy patrzą też na ratingi spółek notowanych, regulatorzy, nasz KNF, Komisja Europejska mają wpływ na przebieg, jakość, zawartość informacji. Także to są informacje regulowane i przefiltrowane przechodzą do inwestorów. Ale to są informacje na temat spółki. Natomiast do inwestorów docierają informacje z tego prawego kwadracika, czyli z rynków kapitałowych, z całej gospodarki, z polityki. I mogą być wydarzenia, no już najbanalniej jest jakiś krach giełdowy w Stanach Zjednoczonych i reakcja giełdy warszawskiej jest natychmiastowa. Ludzie mówią, a co mają spółki na giełdzie warszawskiej wspólnego z amerykańskimi? No niestety widzieliśmy na podstawie ostatniego kryzysu finansowego, że efekt nie jest szybki, ale przychodzi do Europy z pewnym opóźnieniem, a do Polski jeszcze z lekkim opóźnieniem, ale do nas dochodzi. Czyli można powiedzieć, za winy kryzysu subprime w Stanach Zjednoczonych po pewnym czasie płacimy wszyscy. Czyli mówiąc inaczej, inwestor giełdowy kalkuluje w ten sposób. Na razie nas to nie dotyczy, ale do nas ta fala tsunami przyjdzie i ja już dzisiaj, żeby wiem wcześniej, sprzedaję wcześniej, powoduje to spadek wartości. To jest ten przykład, że w naszej spółce nic złego się nie dzieje, nawet mamy lepsze wyniki, a nasz kurs spada, no bo te pozostałe czynniki rokują w świadomości inwestorów negatywnie. Przechodzimy dalej. Drodzy Państwo, i tutaj jest najbardziej kontrowersyjny temat, ale ja mam przed sobą aż 5 zegarów i wiem, że już chyba jesteśmy opóźnieni i z satysfakcją nie będę wchodził w te dyskusyjne tematy. W każdym razie, tylko powiem w ten sposób, że regulacje dotyczące obiegu informacji ze strony spółek giełdowych są niezwykle szczegółowe. I można powiedzieć, ja nawet dzisiaj rano jeszcze sporo się dokształcałem, żeby na bieżąco przynajmniej ogólnie wiedzieć, o co chodzi. Ale jest regulowane, jakie informacje mamy przekazywać,
kiedy, komu i w jaki sposób. Czyli jest to niezwykle szczegółowy katalog, bardzo kontrowersyjny, ciekawy. Radzę BDO skupić się na tym temacie, bo to jest temat na całodzienne seminarium, jak to przekazywać informacje. Parę kwestii kontrowersyjnych. Co mówić w wywiadach? Jeżeli jest specjalny kanał do przekazywania istotnych, regulowanych informacji, ten kanał się nazywa ESPI, czyli do Komisji Nadzoru Finansowego na giełdę, do mediów, specjalny kanał informacji, raporty bieżące, raporty okresowe. No dobrze, ale prezes spółki jest pytany przez dziennikarzy, a dziennikarze, szczególnie dziennikarki, są niezwykle sprytne, żeby wyciągać informacje, które nie zostały jeszcze. Jak pamiętam, zawsze jest taki najczęściej, mam do pana takie pytanko i widać, że to jest skuteczne. Prezes odpowiada i okazuje się, że za dużo powiedział. Nie było tego w komunikacie. On powiedział jakiś fakt istotny, który powinien być w komunikacie. No rada jest taka, żeby natychmiast komunikat bieżący wysłać, że jak już coś klapnął, zdaje się, zwykle prezesowi powinien towarzyszyć ktoś z relacji inwestorskich i pilnować tego, żeby za dużo nie powiedział. I jeżeli już się to zdarza, wysłać komunikat z tą informacją. Blogi tym bardziej. I tutaj, tu jest właśnie ciekawa historia, bo w Polsce tego jeszcze nie ma, może kiedyś do nas dojdzie. W Stanach Zjednoczonych już jest możliwe, proszę o tym posłuchać i zapomnieć natychmiast, że jest możliwe, żeby istotne informacje dla spółki informacje były podawane również w blogu, na przykład prezesa zarządu. No, u nas się to wydaje niesłychane. Tam zaczęło być praktyką, pod jakim warunkiem? Że spółka ogłosi to przedtem, że informacje ważne będą w takim o takim portalu, na takim blogu i tak dalej. Czyli mówiąc inaczej, inwestor, który chce śledzić komunikaty ze spółki, powinien mieć pełny katalog mediów, w których takie informacje mogą się ukazać. Więc jest to coś, co może do nas przyjść kiedyś. Dzisiaj nie radzę z tego korzystać, natomiast ci, którzy nieuważnie słuchali, powinni zapomnieć, co przed chwilą powiedziałem. Na jakim etapie informować o ważnych negocjacjach? I tutaj można powiedzieć, też nie ma i nie może być jasnego stanowiska regulacyjnego. Bo taka pierwsza reakcja jest taka, no jak się spóźnimy, nie będziemy informować o wyniku negocjacji, to dostaniemy karę. Zawarliśmy kontrakt, który wymagał raportowania, a nie ogłosiliśmy komunikatu. No dobrze, ale może się też zdarzyć inna sytuacja, że ogłosimy, że przystąpiliśmy do negocjacji, negocjacje trwają. Jeżeli to są ważne negocjacje, ogłosiliśmy partnerów tych negocjacji, na przykład jakaś fuzja się szykuje. W wyniku tego komunikatu akcje idą w górę lub w dół, w zależności od charakteru, czyli rynek zareagował bardzo mocno. No i po paru dniach mówimy, no jednak nic z tych negocjacji nie wyszło. Inwestorzy będą się czuli oszukani i ktoś może zapytać, czy spółka nie przedwcześnie robiła nadzieję inwestorom. Więc tutaj jest problem dla doradców spółki i samej spółki, żeby wyczuć ten moment,
gdzie jednak to już nie jest, to już są konkretne negocjacje. Jesteśmy blisko rezultatu tych jakichś konkluzji. W związku z tym już jest moment, żeby opublikować. Również trzeba uważać, żeby informacje o toczących się negocjacjach nie wyciekły, bo to już jest najgorsza rzecz, że kurs akcji rośnie lub spada nie w wyniku naszego komunikatu, ale w wyniku różnych przecieków, które się dokonały i wtedy spółka jest w trudnej sytuacji, o czym ten ostatni dylemat, czy dementować plotki. I teraz tu znowu jest niezwykle szara strefa, mianowicie ja wiele lat temu, jeszcze prowadząc giełdę, interesowałem się tym tematem, pytałem inne giełdy, co robić, jak się ukazują plotki na temat mojej spółki. Czy dementować, czy nie. Wtedy mi radzono, zależy jaka plotka, istotna czy nieistotna. No dobrze, jak istotna. W poważnej prasie czy w niepoważnej prasie. Wtedy to jeszcze tylko prasa była. Teraz są portale, blogi i wszystko. Więc wtedy rada była taka, żeby raczej nie komentować plotek, bo plotki zachęcają, dementi zachęca do kolejnych plotek i może być to gra bez końca. Natomiast dzisiaj stanowisko i giełdy, i KNF-u jest w tej chwili przedmiotem dyskusji i nie chcę w tej chwili przekazywać jakichś jeszcze nieostatecznych informacji, ale na pewno zwracam uwagę, że to jest kwestia kontrowersyjna. Czyli z jednej strony, jak jest plotka, która powoduje, tylko o takich mówimy, duży ruch na rynku, jeśli chodzi o kurs, to jest dylemat, czy dementować tą plotkę, czy ogłosić komunikat. Są różne polityki spółek na świecie i są spółki, które mają jednolitą politykę. Nie komentujemy żadnych plotek. Więc dobrych, złych, uważam, że każde postępowanie spółki powinno być przede wszystkim konsekwentne. Czyli powinna być pewna stała polityka informacyjna. Czyli nie może być tak, że raz komentujemy, drugi raz nie komentujemy. Jest to temat dyskusyjny, który nie jest tak łatwo rozstrzygalny i to w mojej prezentacji, jak Państwo widzicie, jest znak zapytania, czyli nie jest, jest to trudny temat i wymagający interpretacji i poważnej dyskusji. I wreszcie, i to już jest ostatni slajd, dlaczego ten obieg informacji, o którym ciągle mówię, jest tak ważny. Moim zdaniem on jest źródłem wartości, ponieważ rzetelna informacja buduje zaufanie. I z kolei, no, czytam, zaufanie wzmacnia wizerunek firmy. Firma, która rzetelnie informuje, buduje zaufanie i buduje wzmocniony, dobry wizerunek firmy, a z kolei wizerunek firmy podwyższa wartość firmy. To są, można powiedzieć, takie oczywistości, wydawałoby się, ale bardzo często dobry wizerunek firmy podwyższa wartość spółki poza, no, jakkolwiek definiowaną wartość fundamentalną, o kilkanaście albo nawet 20 parę procent. Czyli warto walczyć o zaufanie, o dobry wizerunek firmy i drogą do tego jest rzetelna informacja. Dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Chciałem teraz poprosić pana doktora Andrę Helin, prezesa spółki BDO. Dzień dobry. Ja z dużym zainteresowaniem słuchałem
wykładu pana profesora Złudzkiego. Mnie się wydaje, że to, co pan panie profesorze dotknął, to chyba w gruncie rzeczy z jednej strony najtrudniejszy, najbardziej ryzykowny, ja to może pokażę troszeczkę dalej, ale też coś tam uregulowane. Ja, można powiedzieć, już w trakcie długiej kariery zawodowej, pracując z rynkiem kapitałowym, z grupami kapitałowymi, zawsze miałem dylemat, co tak naprawdę ja jako audytor mogę. Mnie też dotyczy tajemnica zawodowa. Czasami tą tajemnicę zawodową muszę zachować, nawet badając dane przedsiębiorstwo, czyli tym bardziej jak funkcjonujemy w tak dużych podmiotach jak BDO, badamy spółki giełdowe, które nierzadko są konkurentami. Czyli widzę, bym powiedział, informacje po obu stronach. Weźmy tak banalny problem, że jeżeli badam jedną spółkę, prawda, i mam należności, która wiem, że druga spółka nie będzie w stanie ich spłacić, co ma wtedy zrobić? To tylko takie, bym powiedział, delikatne rzeczy. To, co chciałbym się z Państwem podzielić bardziej systematycznie, to jakie są zagrożenia i wyzwania dla dzisiejszej grupy kapitałowej. Mnie się wydaje, że my pod wieloma względami żeśmy doszli do pewnego rozdroża. Rośnie zakres informacji, rosną wymogi, rośnie potrzeba szybkich informacji. Żyjemy dzisiaj wszyscy w czasie rzeczywistym. Każdy z nas ma telefon komórkowy, każdy z nas ma smartfon. Co chwila zerkamy, jakie są aktualne informacje. To samo robią inwestorzy. Oni czekają na najświeższą sprawozdawczość finansową. Jakbym trochę cofnął się do historii, a tak jak mówiłem już wcześniej, my współpracujemy na rynku kapitałowym w Polsce od samego początku. Uczestniczyliśmy w pierwszej prywatyzacji tych piątki przedsiębiorstw Śląskiej Kabli. Prospekt emisyjny, proszę trzymać się twardo, miał 16 stron. Sprawozdania finansowe wtedy były około 20 stron. Ja z takim trochę nostalgią zajrzałem do jednej z moich pierwszych publikacji. Sprawozdanie skonsolidowane, które miało 60 stron razem z diagramami. 8 lat później miał 350 i tak naprawdę się poddałem, bo wszyscy tak uważają, że jest masę tematów, które nie zostały doprecyzowane. Ale przechodząc może do krótkich rzeczy, dla przypomnienia, czym jest grupa kapitałowa. Prezes Rozłuski się skoncentrował na grupie kapitałowej i jej zewnętrznym otoczeniu. Ja się trochę skoncentruję na grupie kapitałowej i jej wewnętrznym otoczeniu, funkcjonowaniu grupy kapitałowej. Tu się będę chciał się z Państwem podzielić naszymi doświadczeniami jako biegłymi rewidentami, ale też doradcami finansowymi przedsiębiorstw, bo takie cele i takie zadania od nas nasi klienci też oczekują. Jest wiele definicji grup kapitałowych, zwamy holdingiem, konglomeratem, zjednoczeniem. Ja bym chciał tutaj zastosować tą definicję, która wynika bezpośrednio może z najbardziej uregulowanych obszarów grup kapitałowych, jakim jest sprawozdawczość finansowa, gdzie grupa kapitałowa jest zdefiniowana jako grupa jednostek, w którym jest jedna jednostka dominująca, która podporządkowuje sobie kapitałowo lub porozumieniem działalność innych jednostek. Natomiast chciałbym też poświęcić dwie minutki czasu na coś, co mnie się wydaje, że często o tym zapominamy, mianowicie jaki jest cel w ogóle tworzenia grupy kapitałowej. Zdecydowana większość jednostek tutaj notowanych na giełdzie ma grupy kapitałowe albo sama jest częścią grupy kapitałowej. Szacuje się, że w Polsce jest kilkanaście tysięcy grup kapitałowych, oczywiście ze zróżnicowaną wielkością. Natomiast jaki jest cel grupy kapitałowej, tak od strony strategicznej, od strony zarządzającego? Ja zadaję to pytanie dlatego, że dość często, badając sprawozdania finansowe, my jako audytorzy nie potrafimy znaleźć odpowiedzi w konkretnej jednostce. Czyli są duże grupy kapitałowe, jest rozdęta sprawozdawczość finansowa, dość kosztowna, ale nie zawsze można znaleźć odpowiedź, po co to jest. I tutaj chciałem na wstępie sekundę poświęcić, żeby przypomnieć, dlatego że to jest dość istotne później, jak przejdziemy do takich tematyki jak sprawozdawczość finansowa, optymalizacja podatkowa, komunikacja na zewnątrz rynkiem, corporate governance w całej grupie zarządzania. Tradycyjnie rozmawiamy o grupie kapitałowej, jeżeli chcemy osiągnąć, ograniczyć ryzyko finansowe lub ryzyko inwestycyjne,
Chcemy wykorzystać dźwignię kapitału własnego przy inwestycjach. Chcemy otrzymać optymalizację podatkową i tutaj, jakbym pokazał ten pierwszy slajd, przepraszam, gdzie mamy ryzyko operacyjne, proszę sobie wyobrazić, że mamy spółkę dominującą, która posiada drogi aparat produkcyjny, prowadzi dość ryzykowną działalność gospodarczą, na przykład działalność chemiczną, na przykład produkcję broni, czy choćby nawet deweloperkę w ostatnim czasie też się okazała pełna ryzyka. Tutaj takim typowym, klasycznym holdingiem, uzasadnieniem holdingu byłoby powołanie spółki celowej, która prowadzi działalność z ograniczonym majątkiem obrotowym. Także jeżeli nie wyjdzie to przedsiębiorstwo tak, jak żeśmy sobie tego oczekiwali, no to jest ograniczenie ryzyko operacyjne. Można też otrzymać ograniczenie ryzyka finansowego. Wyobraźmy sobie, że mamy podmiot dominujący, który ma nadwyrężoną płynność. Potrzebne są dodatkowe środki pieniężne. Bank natomiast nie jest skłonny udzielić dodatkowego kredytu z tej prostej przyczyny, że przedsiębiorstwo ma już część majątku obciążonego, zabezpieczonego innymi kredytami. Tutaj można otworzyć spółkę celową, która będzie dyskontowała wierzytelności spółki dominującej, gdzie jedynym wierzycielem jest bank. Tym samym bank uzyskał tak naprawdę zabezpieczenie swojego kredytu na zasadzie wyłączności. Kolejnym obszarem, który był takim typowym w pierwszych naszych latach działalności transformacji rynku, gdzie mieliśmy duże przedsiębiorstwa państwowe, które posiadały zasoby, które posiadały może jednostki organizacyjne, nie miały natomiast środków pieniężnych, szukały inwestora. Inwestor nie był ze swojej strony zainteresowany inwestycją w przedsiębiorstwo jako całość, on był zainteresowany fragmentem tej działalności. Też była tutaj możliwość powołania spółki celowej, gdzie spółka dominująca wnosiła część tych zasobów, inwestor wnosił pozostałą część w formie środków pieniężnych. Kolejną rzeczą dźwignia finansowa, która też jest cały czas bardzo aktualnym tematem, mianowicie pozyskiwanie kolejnych podmiotów poprzez ograniczony kapitał własny. Jak popatrzycie się tutaj po lewej stronie, to inwestując, bym powiedział, te 51%, kupujemy kolejne podmioty, przy czym nasz stopień zainwestowania, zaangażowania systematycznie spada. To jest nadal temat, który jest aktywny, szczególnie jak mamy do czynienia z inwestorem branżowym, który chce doprowadzić do konsolidacji rynku. No i kolejnym slajdem, którym zaczyna być, bym powiedział, dominującym takim motywem tworzenia grupy kapitałowej, co jest naturalne w gospodarce takiej bardziej dojrzałej, to jest optymalizacja podatkowa. Ja dotknę ten temat trochę pod innym kątem. On będzie też rozwinięty później. Tutaj muszę tylko pokazać, na czym polega motyw tworzenia grupy kapitałowej pod kątem optymalizacji podatkowej. Proszę wyobrazić sobie, że jest spółka target, który jest obiektem i chcemy mieć tak klasyczny management buyout, czyli gdzie zarząd czy pracownicy na kierowniczych stanowiskach chcą nabyć akcje w tym przedsiębiorstwie. Jeżeli by oni nabyli akcje finansowane kredytem przez bank, no te odsetki z tego tytułu nie byłyby kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli te same osoby stworzą holding i holding nabędzie akcje i zostanie sfinansowany kredytem bankowym, to można, wykorzystując przepisy dotyczące podatkowych grup kapitałowych, otrzymać to, że odsetki od tego kredytu są odejmowane od dochodów spółki obiektu, co powoduje, że zwrot kapitału jest znacznie szybszy. Kredyt jest spłacany poprzez dywidendy, jakie idą od spółki zależne do podmiotu dominującego. W ostatnich latach, kiedy oprocentowanie trochę spadło, no wydłuża nam się czas horyzontalny, ale niemniej jednak jest to nadal bardzo atrakcyjny model pozyskiwania przedsiębiorstw. I tyle może o motywach. Jakie widzę dzisiaj ja główne zagrożenia, ale też i możliwości dla grup kapitałowych? Część z tego tylko dotknę, będą moi następcy, którzy to bardziej rozwiną na poszczególnych obszarach, ale chciałbym zwrócić na te podstawowe problemy. Pierwszy problem to jest brak kompleksowych zasad obowiązujących w ramach grupy kapitałowej. Takie rzeczy jak corporate governance,
takie rzeczy jak sprawozdawczość finansowa, takie rzeczy jak przepisy kodeksu handlowego, takie rzeczy jak podatki są w dużej mierze dzisiaj dostosowane do indywidualnych jednostek, czyli dla członków grupy kapitałowej. Natomiast zbyt mało mamy przepisów, które poruszają się na poziomie grupy kapitałowej. Nie ma w Polsce tego, czego my nazywamy w praktyce prawem koncernowym. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest prezes zarządu spółki dominującej, który zazwyczaj jest, można powiedzieć, przewodniczącym rady nadzorczej w podmiocie zależnym. Podmiot zależny ma słabą sytuację finansową, podmiot dominujący domaga się wypłaty dywidendy. No, wiemy z życia codziennego, że szef zarządzający jednostką dominującą de facto jest szefem koncernu, natomiast no, prezes spółki zależnej, jeżeli ta spółka wypłaci dywidendy, wpadnie później w tarapaty finansowe, no on będzie odpowiadał wobec wierzycieli, że on naraził spółkę na szkodę. To jest taki banalny, bym powiedział, sposób, który nie jest do końca uregulowany, czyli cała sfera odpowiedzialności członków zarządu w ramach struktur organizacyjnych grupy kapitałowej. Mamy rosnące roszczenia akcjonariuszy i wierzycieli wobec kadry zarządzającej. Mnie się wydaje, że w ciągu ostatnich 5-6 lat można zaobserwować, że członkostwo w Radzie Nadzorczej to już może nie tylko nobilitacja i dodatkowe dochody, ale to też czasami sąd i odszkodowania. Ja do tego wrócę. Jest kilka toczących się spraw, które zaczęły się może parę lat temu wywołane opcjami, gdzie spółki spekulowały, zakupując walutę obcą w formie opcji finansowych, załamał się złoty, powstał kryzys, spółki poniosły straty, musiały te straty sfinansować, gdzie akcjonariusze byli przekonani, że albo zarząd działał, że tak powiem, z nienależytą starannością, albo wyszedł poza zakres swoich kompetencji. W każdym razie akcjonariusze chcieliby chętnie, żeby zarząd, czy rada nadzorcza, czy ich ubezpieczenie, czy ich prywatny majątek skompensowali te straty. Do tego też jeszcze wrócę. Ponadto kolejną rzeczą, samym tematem w samym sobie, jest kompleksowa i wielopoziomowa sprawozdawczość finansowa. Ja podzielam tutaj zdanie mojego poprzednika, że polityka informacyjna, bo jednak sprawozdawczość finansowa we wszystkich badaniach jest tym największym źródłem informacji finansowych przekazywanych przez spółkę swojemu otoczeniu. Ona jest, mimo tych całych komplikacji i tego rozrostu, nadal bardzo skomplikowana i bardzo ułomna, za czym ja Państwu pokażę. Niemniej jednak w odniesieniu do ryzyka poruszamy się bardzo często po polu minowym, gdzie albo nie do końca mamy uregulowane zasady rachunkowości, a takich też obszarów jest bardzo dużo, albo mamy obszary rachunkowości nieuregulowane, tak jak powiedziałem na wstępie, w odniesieniu do grupy kapitałowej, albo mamy zbyt wiele dowolnych szacunków, które są podejmowane w ściśle określonych okolicznościach i wcale nie jest powiedziane, że takie samo decyzje by zarząd czy rada nadzorcza podjęła pół roku później, dotyczące tej samej operacji gospodarczej. Kolejną rzeczą to jest istotnie szybko rosnące ryzyko podatkowe. Mnie się wydaje, że to będzie temat, który na pewno będzie absorbował polskich przedsiębiorców generalnie przez następne lata. Mówiąc delikatnie, to co może było 10-15 lat temu, gdzie Polska była bardzo atrakcyjnym krajem podatkowym, no dzisiaj tego już nie jest. Polska jest jednym z krajów, gdzie ktoś jest największy fiskalizm, tak jak ja się patrzę, szczególnie jeżeli chodzi o działalność korporacyjną. Jak do tego weźmiemy jeszcze mankamenty sądów, niespójności w orzeczeniach podatkowych i tak dalej, to tak naprawdę cała ta przewaga konkurencyjna, jaka była nadana polskim przedsiębiorcom podczas tej dużej nowelizacji podatkowej, gdzie stopa podatkowa została obniżona do 19%. Dzisiaj 19% to jesteśmy, bym powiedział, w drugiej połowie Ligi Europejskiej. Jak kraje takie jak Wielka Brytania mają 20% i gdzie Skandynawia, najbardziej obciążony kraj podatkowy świata, ma 22%. Tak jeszcze do tego dodam, że mi zajmuje sporządzenie, bym powiedział, deklaracji w Kopenhadze 20 minut w domu przed komputerem, bez żadnych jakichś dodatkowych deklaracji, to te 2% dodatkowe, które płacę w
Kopenhadze w stosunku do Polski, to tak naprawdę są drobne pieniądze. Także mamy tutaj obszar i co proszę, kto z Państwa słyszał ostatnio, że rozmawiamy o obniżeniu podatków w Polsce? Ja nie. Ja słyszę o ordynacji podatkowej, która też będzie prowadziła dalej do podatków. Ja słyszę o jednostkach zagranicznych, które mają być opodatkowane. O tym może za chwilę. No i ostatni temat, jaki widzę dużym problemem, nie tylko dla nas jako audytorów, badanie sprawozdań finansowych. Widzę to jako problem dlatego, że tym ciężarem biegli będą się dzielić. Zarządem i Radą Nadzorczą. Już dzisiaj mamy przecież przepisy, które mówią, że członkowie Rady Nadzorczej w grupie kapitałowej są odpowiedzialni za sprawozdawczość na równi z zarządem. To jest przepis, który jest od 5-6 lat w Krajowej Ustawie Rachunkowości. Jak stwierdziłem, że nie mamy prawa usystematyzowanego, to dlatego, że wszystkie informacje dotyczące grup kapitałowych są rozproszone w wielu przepisach. Czyli nie mamy z ogółu zbiorów. Dodam tylko, że Kodeks spółek handlowych nie pamiętał, tu jest na sali wielu prawników, ja nie pamiętam z głowy, ile tych paragrafów jest w kodeksie spółek handlowych, ale 500-600 jest na pewno, tak przebuduje, prawda? Ustawa rachunkowości ma około setki. Standardy rachunkowości zawierają kilka tysięcy stron. Wchodzą międzynarodowe standardy rachunkowości do Polski od przyszłego roku, też zabierają blisko 1000 stron, także przepisów jest rzeczywiście dużo. Mówiłem już o ryzyku, także przeszedł troszeczkę, ale chciałbym Państwu pokazać kilka przypadków, które rzeczywiście pokazują, że mamy problemy. Ja zgadzam się całkowicie z moim przedmówcą, że transparentność na rynku, w ogóle transparentność prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkiem podstawowym, chyba że ktoś ma na tyle zawsze środków finansowych, że nie musi się patrzeć na swoje otoczenie. Z drugiej strony rosną nam te wymogi. Rzeczywiście trzeba być dzisiaj ekspertem w wielu dziedzinach, żeby sobie z tym poradzić. No i mamy bardzo rozbudowany nadzór rynku kapitałowego, szczególnie w ostatnich latach po kryzysie, co nie jest jakimś, bym powiedział, specjalnie polskim fenomenem. To można zaobserwować na wszystkich rynkach kapitałowych, gdzie rośnie wymóg sprawozdawczości i rosną też kary. Ja tutaj zebrałem tylko ostatnie wycinek w ciągu ostatniego półtora roku. Kary, jakie zostały udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to są kwoty. Dla niektórych z tych przedsiębiorstw to te kwoty naprawdę są bardzo istotne, jak weźmiemy ich do rocznych zysków. I druga rzecz, tu żeśmy dodali tylko dwa tytuły, bo to są rzeczy, które może najbardziej pasują do mojego tutaj wykładu, mianowicie obowiązki informacyjne i sprawozdawczość finansowa. Obowiązki informacyjne to są po części też wymogi wynikające z sprawozdań finansowych, a po części są rzeczy, o których mówiłem dr Rozłucki przed chwileczką, mianowicie komunikowanie z rynkiem, przedwczesne lub zbyt późne, niewystarczające komunikowanie się z rynkiem. To są rzeczy, które rzeczywiście bardzo szybko mogą mieć brzemienne skutki finansowe i jak powiedziałem na wstępie, są akcjonariusze, którzy uważają, że oni nie chcą finansować, bym powiedział, tych kar. Oni uważają, że to są zaniedbania zarządów czy rad nadzorczych. Jakbyśmy wzięli ryzyko grupy kapitałowej, to tylko rzucę tak na wstępie, żeby nie przeciągać. Chodzi mi o obszary ryzyka w sprawozdawczości finansowej. Przede wszystkim osoby, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wiedzą, że one się różni zasadniczo od jednostkowego sprawozdania finansowego. Mianowicie skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzamy na bazie uprzednio sporządzonych indywidualnych sprawozdań finansowych. Co oznacza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nigdy nie będzie miało lepszej jakości niż jednostkowe sprawozdania finansowe. Jak do tego dodamy, że coraz więcej polskich grup kapitałowych operuje też za granicą, to mamy podmioty zależne, które prowadzą działalność w innych krajach, w innej kulturze, w innych wymogach informacyjnych, w innej kulturze organizacyjnej i to ma zostać na sam końcu spięte
sprawozdanie skonsolidowane, tak jakby to była jedna jednostka pracująca pod jednym wymogiem prawnym, zarówno prawa handlowego, jak i sprawozdawczości. I to jest dość duże wyzwanie, szczególnie dla młodych grup kapitałowych, które się dynamicznie rozwijają i które nie mają, bym powiedział, opracowanych systemów zarządzania, żeby tym wymogom sprostać. I tutaj mamy potrzeby zarówno technologiczne, jak i organizacyjne. My będziemy mieli możliwość Państwu zaprezentowania w dalszej części dzisiejszego dnia praktycznie narzędzia pracy. Niemniej jednak cały czas odnoszę wrażenie, że zbyt mało inwestuje się w sprawozdawczość finansową i organizację w porównaniu na przykład z marketingiem, bo jak się cofnę z powrotem i popatrzę się jeszcze raz na te wszystkie kary, jakie są, to w gruncie rzeczy nie jedna z nich sfinansowałaby cały proces ulepszenia aspektów organizacyjnych z korzyścią dla spółki na kilka okresów sprawozdawczych. W każdym razie te problemy, jakie mamy, to są przede wszystkim złożenie sprawozdań finansowych, eliminację transakcji w ramach tej samej grupy kapitałowej, ustalenie właściwego składu jednostek objętych konsolidacją. Wiele polskich przedsiębiorstw przez lata tak naprawdę zawężało skład jednostek objętych konsolidacją, wiele z nich powołując się na to, że to były jednostki mało istotne. Ja tylko bez złośliwości przypomnę, że największe bankructwo w Stanach Zjednoczonych Enronu też wywołała mała spółka zależna, która niestety dokonywała zakupu energii w oparciu o instrumenty finansowe, niekonsolidowana, więc rynek nie do końca widział zakres tych zobowiązań, no i skończyło się jak skończyło. Także nie zawsze jest to, co małe, to niegroźne. Komisja Nadzoru Finansowego bardzo mocno zabiegała przez ostatnich kilka lat na płaszczyźnie europejskiej przy współpracy z innymi komisjami nadzoru finansowego, żeby tak naprawdę zawęzić możliwości, jakie dawały międzynarodowe standardy rachunkowości, do pominięcia w konsolidacji małych jednostek zależnych. A wynika to po prostu z tego, że grupa kapitałowa to są naczynia powiązane. Że jeżeli nie mamy kręgu zamkniętego i nie mamy nadzoru nad kręgiem zamkniętym, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oceniać prawidłowości, rzetelności sprawozdania skonsolidowanego. Większość jednostek w Polsce, szczególnie te, które są aktywne na rynku kapitałowym, pracują w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości. Jeszcze do niedawna mieliśmy 3 standardy, dzisiaj już mamy 5 standardów. Jak jeszcze do tego damy różne kombinacje, a takie też występują, to pojawi nam się jeszcze więcej możliwości wyboru. I to powoduje w nałożeniu, że skraca nam się okres przygotowania sprawozdawczości finansowej. Ja może tak tylko przypomnę, że jeszcze 10 lat temu, może 12 lat temu, mogliśmy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tego co pamiętam, do 30 września. Czyli 3 miesiące później po zakończeniu, nie, troszeczkę mniej, przepraszam, około 8 miesięcy, prawda? Dzisiaj tak naprawdę większość spółek giełdowych najchętniej chciałby mieć już skonsolidowane sprawozdanie finansowe w drugiej połowie lutego. Tak, żeby można było przedyskutować to na Radzie Nadzorczej i na pewno zamknąć całe aspekty sprawozdawczości i zatwierdzenie sprawozdania do końca marca. Czyli mamy z jednej strony rosnący zakres informacji, jaki musimy stosować, z drugiej strony mamy bardzo rygorystyczny i krótki termin na sporządzanie tych sprawozdań finansowych. I mimo, że mamy, jakby się wydawało pozornie, bardzo uregulowane zasady rachunkowości, to jak pytamy się dzisiaj inwestorów, czy oni są zadowoleni z informacji, jakie są przekazywane, to właściwie nie. Jakie są stawiane zarzuty? Przede wszystkim nadal uważają inwestorzy, że w sprawozdaniach finansowych jest za dużo danych historycznych, czyli czystej ewidencji, a za mało, co w tej jednostce będzie się działo w przyszłości, a to przyszłe zyski tworzą przyszłe kursy giełdowe. Jak ja dzisiaj kupuję jakąś akcję, to mnie tak naprawdę jest mało interesujące, jaka była rentowność za ostatnich 5 lat. Ja wykorzystuję tylko te informacje, żeby mieć jakiś punkt oparcia,
do prognozowania przyszłych zysków, ale to przyszłe zyski zadecydują, czy moja inwestycja jest przemyślana, czy będzie żaden zadowolony, czy nie. Kolejnym obszarem, jaką zwracamy inwestorzy, jest to, że sprawozdanie finansowe za mało mówi o otoczeniu jednostki, za mało mówi o zasobach posiadanych przez jednostkę i za mało mówi o modelu biznesowym, jakim stosuje ta jednostka. A jakie są skutki tego? No skutki są dość bym powiedział, w pewnym sensie tragiczne. Tutaj macie Państwo wybrane przypadkowo, żeby nie było żadnych jakichś nieporozumień, 2, 4, 6 spółek giełdowych, gdzie porównuje kapitalizację spółki z jej wartością księgową w oparciu o sprawozdanie finansowe. No, można sobie powiedzieć, że to to samo, co czy Orzeł, czy Reszka, nie? Mamy instytucje, które mają wartość księgową połowę wartości giełdowej i mamy jednostki, które są odwrotne. No jeżeli stoimy w takiej sytuacji, no to nie ma co się dziwić, że inwestor, który chce stosować sprawozdawczość finansową jako narzędzie do podejmowania decyzji, ma dylemat. Jak to jest możliwe? Ano to jest możliwe, bo w sprawozdaniu finansowym tak naprawdę pokazujemy tylko ten czubek góry lodowej. Mianowicie wynik, kapitał, sumy bilansowe. Natomiast ani wynik nie zawiera wszystkich elementów, ani suma bilansowa, która jest takim zestawieniem posiadanych zasobów, nie zawiera wszystkie elementy. Szereg tych rzeczy nie potrafimy skwantyfikować. Jak skwantyfikować inteligencję Rady Nadzorczej czy prezesa zarządu? Jego zdolność zarządcą w czasie kryzysowym? Największe zasoby w przedsiębiorstwie, kadra, no, jest ujawniona w sprawozdaniu finansowym jako koszty wynagrodzenia. No w drugim roku też będą koszty wynagrodzenia. Ale jak mamy ocenić, czy jednostka jest w roku działania w lepszej pozycji, lepiej sobie poradzi z rynkiem, z otoczeniem, czy też słabiej? Czyli mamy zbyt dużo rzeczy, które nie są uregulowane i osoby, które zajmują się sprawozdawczością finansową, są tego świadome. I dlatego w ciągu ostatnich kilku lat poświęcamy sporo energii i zaawansowania, czasu i nakłady finansowe, jak rozbudować naszą sprawozdawczość finansową. Jeden z tych modeli, którym chciałbym Państwu pokazać, to jest model zwanego, tak zwanego zintegrowanego sprawozdania finansowego, który ma w szerszym zakresie niż tradycyjne sprawozdanie finansowe pokazać, jakie zasoby posiada jednostka, pokazać jej systemy zarządzania i pokazać jej procesy produkcyjne czy procesy związane ze sprzedażą. Ja jako praktyk też mi często zadawano pytanie, jak to może być, ja tutaj mam nadzieję, że nikogo nie urażę z rynku kapitałowego, ale te pytanie dość często się pojawiało, szczególnie w okresie, bym powiedział tak, 95-2005, gdzie bardzo dynamicznie rosła ilość jednostek notowanych na giełdzie, gdzie jednostki, trochę im było trudno zrozumieć, że był bardzo szczegółowy proces dopuszczenia do publicznego obrotu, kończący się, w pewnym momencie doszedł prospekt emisyjny bodajże do 600-700 stron, jak pamiętam, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, to była chyba pierwsza cegła, która przekroczyła 1000 stron prospektu emisyjnego, a później pojawiło się sprawozdanie finansowe 20-30 stron w kolejnych latach. No i zadają oczywiście inteligentni ludzie pytania, no tak, ale czy te informacje są tylko potrzebne pierwszym razem, jak jednostka wchodzi na giełdę, a później już nie? I celem zintegrowanego sprawozdania jest oczywiście poszerzenie tych informacji, ale gdzie są granice? No nie możemy nakładać na jednostki takich kosztów rocznego sprawozdania finansowego, jakie może są związane z prospektem emisyjnym. Ale jak próbujemy problem ogarnąć, jak próbujemy ustalić priorytety? Przede wszystkim to, co nas interesuje, to uwypuklenie, jakie są strategiczne zasoby w tym przedsiębiorstwie. Czy to są zasoby naturalne, gaz, ropa? Czy to są zasoby ludzkie, tak jak na przykład w przedsiębiorstwach komputerowych, te, które oferują wiedzę? Jakie jest otoczenie? Jacy są konkurenci?
jacy są klienci, jak jest tworzony proces przetwarzania wartości. Czyli wyobrażamy sobie, że z jednej strony mamy tutaj zasoby, jakie jednostka kontroluje, z drugiej strony mamy proces biznesowy, model biznesowy tej jednostki i z drugiej strony, i z trzeciej strony mamy tą wartość dodaną. Ja bym chciał to uprościć na bazie może własnej spółki, żeby tam nie chodzić po sąsiadach. No, czym zajmuje się taka firma jak nasza? Badamy sprawozdania finansowe. Całość tego wysiłku zawarta jest w opinii, gdzie my dajemy opinię. Dajemy doradztwo podatkowe, szkolimy, czyli w gruncie rzeczy przekazujemy wiedzę. I co tak naprawdę można znaleźć w sprawozdaniu finansowym takim jak nasza firma, według tradycyjnych zasad rachunkowości? No mam przychody, okej, okay. Mamy koszty, okej. Okay. Ale nasi klienci, no stoją tylko jako należności, czyli te, które nie zostały jeszcze uregulowane. Zobowiązania, drobne wydatki, czyli tak naprawdę to, co tworzy zysk w mojej firmie, to są ludzie, ich wiedza, brand, czyli logo BDO, 7 miliardów dolarów obrotu za ostatni rok. I to są te trzy rzeczy, tak naprawdę można powiedzieć. I z moim ulubionym powiedzeniem, no kadry od czasów niewolnictwa nie mamy już w bilansie, czyli stoją tylko jako koszty. Klientów mam do czasu, czyli też nie jest moja własność. No a brand ważny, ale też jest wartością taką trudno wymierzalną. Jak ktoś mi powiedział o brandzie, całe życie o to walczysz, nie do końca jesteś pewien, czy utrzymasz. Czyli te trzy rzeczy musimy połączyć w całość. Dla Państwa, którzy są zainteresowani tym modelem, bo to jest, bym powiedział, przyszłość, nad jaką prawdopodobnie będziemy dalej rozwijać w ciągu najbliższych lat. Jest specjalna organizacja, która opracuje te zasady, Międzynarodowa Organizacja Sprawozdawczości Zintegrowanej. Mamy pierwsze przymiarki do tego raportu. Raport będzie składał się z opisów krytycznych zasobów, jakie posiada jednostka, z opisu modelu biznesowego, jaki ta jednostka stosuje, z procesów zarządzania, zasady corporate governance i na samym końcu dane finansowe, które opierają się na dwóch rzeczach. Historyczne dane finansowe w powiązaniu z planami finansowymi. Czyli to, co jeszcze stosunkowo jest nowością, że publikujemy prognozy finansowe, według tych zasad by było obligatoryjnym, bym powiedział, czynnością, jaką muszą sporządzać jednostki, przy czym te prognozy finansowe będą powiązane ze strategią. Czyli też będzie obowiązek poinformowania o strategii przedsiębiorstwa. Są już krajowe jednostki, które po części przymierzają się do tych obszarów w wybranym zakresie. Nie widziałem jeszcze polskiego sprawozdania finansowego, które kompleksowo ubiera to w całość, ale są jednostki, które przynajmniej we fragmentach te rzeczy publikują, między innymi grupa Lotos, KGHM czy grupa Żywiec. Kolejną rzeczą, tak przyspieszając, chciałbym dotknąć trochę wymogi rewizji finansowej, czyli wymogi, jakie są stawiane biegłym rewidentom do badania sprawozdań finansowych. Jak powiedziałem na wstępie, ten problem dotyczy najbardziej nas, jako biegłych rewidentów, ale w dużej mierze też dotyczy jednostki, które badamy, no bo to one będą musiały sporządzać te informacje, które będą nam potrzebne do podjęcia decyzji, czy te sprawozdanie finansowe jest zasadne, czy nie. One będą musiały bardzo często udokumentować te trudne decyzje, jakie są podejmowane, jeżeli chodzi o wartości szacunkowe, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka, jeżeli chodzi o skwantyfikowanie trudnowymiernych zjawisk gospodarczych. Jakbyśmy się rzucili krótkim okiem, takim syntetycznym tylko, jak ma się to w stosunku do grupy kapitałowej, to można powiedzieć, że po prawej stronie macie Państwo te obszary ryzyka, jakie dzisiaj my widzimy jako biegli rewidenci, czyli ryzyko utraty kontynuacji działalności, ryzyko kompleksowości struktury grupy, częste zmiany składu grupy, grupa kapitałowa kupuje jednostki, grupa kapitałowa sprzedaje jednostki. Mamy coraz większe wymogi do ujawnień. Proszę zwrócić uwagę, i to nie tylko ujawnień w formie liczbowym.
Czyli jeżeli jednostka dzisiaj nie jest w stanie skwantyfikować pewnych rzeczy, a to może być oczywiście trudno, nikt z nas nie ma szklanej kuli i nie jest w stanie skwantyfikować przyszłość, to przynajmniej w formie opisowej, tak żebyśmy się podzielili tym ryzykiem. I po lewej stronie mamy te specjalne standardy rewizji finansowej, które dotyczą grup kapitałowych, czyli jak ma zachować się audytor, który nie bada wszystkich jednostek, które wchodzą w grupę, w jakim zakresie może polegać na audytorach z innego kraju, może z innej firmy, jak on ma zorganizować, bym powiedział, ten cały proces badania sprawozdań finansowych tak, żebyśmy się zmniejszyli w czasie. Te rzeczy wynikają bezpośrednio ze standardów rewizji finansowej. Tak jak powiedziałem, parę dni temu, czy może tygodni temu została podjęta uchwała, gdzie te standardy będą obligatoryjne w Polsce, dla spółek giełdowych bodajże, z tego co pamiętam, od przyszłego roku, dla pozostałych spółek troszeczkę później. Dla tych z Państwa, którzy zajmują się na co dzień sprawozdawczością finansową, powiem tylko tyle, że ja nie mam żadnej wątpliwości, że będzie to tak, jak było z MSR-ami. Jak ja zacząłem tymi standardami się zajmować 25 lat temu, to ich było 4 na 16 stron. Dzisiaj mamy 3000 stron i takie są moje oczekiwania, że lada moment będziemy mieli tyle samo tysięcy stron, jeżeli chodzi o standardy rewizji finansowej, przy czym w wielu przypadkach nacisk jest położony na dyskusję z zarządem i z radą nadzorczą. I to jest moje, bym powiedział, przesłanie do Państwa, że te standardy operują ryzykiem i kontrolą, czyli mamy mieć model ryzyka, który wynika albo z rodzaju transakcji, albo z przyjętych systemów zarządzania i który my jako audytorzy mamy zbadać za pomocą planu badania i technik badania. I chciałbym tu zwrócić uwagę na rzecz, która dotyczy już w zakresie corporate governance. Proszę zwrócić uwagę, że sprawozdawczość finansowa jest takim toczącym się kołem, gdzie mamy czynności kontrolne, które w dużej mierze są częścią zarządzania jednostką, czyli ciążą na kadrze kierowniczej, zarządzie i radzie nadzorczej. I to jest, bym powiedział, ta nowość w metodologii badania, że odchodzimy bardziej od badania, bym powiedział, dokumentacji źródłowej, a myślimy bardziej o zidentyfikowaniu ryzyka, jakie jest w tej jednostce, jak jednostka sama monitoruje to ryzyko, jakie są krytyczne, bym powiedział, obszary w sprawozdawczości finansowej dla danej jednostki i dla grupy kapitałowej. I tutaj regulatorzy rynków kapitałowych wyobrażają sobie, że jest bardzo bliska współpraca między radą nadzorczą w spółkach giełdowych, komitetem audytu, a biegłym rewidentem. I to, proszę Państwa, będzie może trochę takim, już dzisiaj jest wyzwaniem dla wielu członków rad nadzorczych, że to nie członek rady nadzorczej się pyta audytora, jak jest, tylko audytor się pyta członka rady nadzorczej, jak jest. Czyli ja oczekuję od członka rady nadzorczej, żeby on się ustosunkował do ryzyka związanego z przedsiębiorstwem, którym on zarządza. I to jest dość, bym powiedział, trudny proces dla obydwu stron, proszę mi wierzyć. Przez lata funkcjonowało w Polsce nieporozumienie, że przepisy kodeksu handlowego, które przecież były od początku istnienia tego kodeksu handlowego, że rada nadzorcza jest odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową spółki, to dnia dzisiejszego mamy przecież ten zapis w kodeksie. Wiele osób to odbierało, że jak powstały obowiązek badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, że to jest odpowiedzialność biegłych rewidentów. To jest nieporozumienie. Biegli rewidenci mają samodzielny obowiązek zbadania tego sprawozdania finansowego, ale to nie pomniejsza odpowiedzialności, która ciąży na radzie nadzorczej i zarządzie. Także tak naprawdę ani ja nie zamierzam udawać swojej licencji, swojej kariery zawodowej w ręce członka rady nadzorczej, ani prawdopodobnie członek rady nadzorczej też nie będzie chciał oddawać tego samego w ręce biegłego rewidenta. To możemy tylko zrobić razem. I dlatego raporty tego typu, które się nazywają raporty z Komitetu Audytu, są dokumentem, który będzie na pewno bardziej analizowany niż dotychczas. Do tego sprowadzają się nowe dyrektywy europejskie, do tego sprowadza się nowa ustawa o biegłych rewidentach, która jest w trakcie przygotowania. W każdym razie jest to temat, który
my będziemy musieli dalej poszerzać. Tu nawiążę do wypowiedzi prezesa Rostowskiego wcześniej na temat obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. My żeśmy mieli taką konferencję bodajże pół roku temu. Chcę powtórzyć to jeszcze raz w jesieni, bo to jest temat, zgadzam się, rzeka. To jest temat, który jest bardzo trudny i który ulega zmianom. I na samym końcu już, bo tutaj mnie popędza pan Wróblewski, chciałbym tylko powiedzieć dwie rzeczy, które pozostawię moim następcom. Chodzi mi o obszary ryzyka podatkowego. Mnie się wydaje, że jest to bardzo poważny temat. Na dzień dzisiejszy mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów opodatkowania grup kapitałowych w Europie. One są tak restrykcyjne, że aż po prostu trudno uwierzyć. Sądzę, dużą szkodą dla konkurencyjności polskich jednostek. Żadne z naszych konkurentów dookoła krajów ościennych nie mają tak rygorystycznych zasad opodatkowania grup kapitałowych jak w Polsce. Nie ma też co się dziwić, że po 10 latach istnienia tych przepisów było w kraju 5 podmiotów, które to stosowały. Brak mi dzisiaj danych, ile jest stosowanych, ale w każdym razie na czym polega ta restrykcyjność? Muszą być spełnione 3 wymogi. Jeden, że musi być średni kapitał spółek objętych konsolidacją, 1 000 000 zł, co eliminuje od razu w dużej mierze szereg średnich podmiotów i mniejszych podmiotów w Polsce. Ale drugi, jeszcze może ważniejszy, że musisz mieć zysk na poziomie 3% obrotu po skompensowaniu strat, jakie poniosły inne podmioty. No, to jest po prostu wzięte z nieba. Jak ktoś studiuje rentowność polskich przedsiębiorstw i jak weźmiemy grupę kapitałową, no zasady łącznego opodatkowania grup kapitałowej mają właśnie taki cel, że jeżeli tworzymy biznes i mamy jednostki, które mają zyski, ale mamy jednostki, które w fazie początkowej mają straty, to zamiast płacić podatek od jednego i mieć braki pieniężne do drugiej, przy drugiej spółce, to możemy mieć dochody opodatkowane łącznie. Jeżeli te dochody opodatkowane łącznie po tej kompensacie mają 3% rentowności, to mnie się po prostu wydaje, że kto tworzył te przepisy, zbyt mało zna życie gospodarcze. Jak do tego dodamy jeszcze drugi przepis, mianowicie co jest kosztem uzyskania przepisów czy nie, to tak tylko powiem z refleksji czasu, że 10-15 lat temu paragraf 16 bodajże, który mówi, co nie jest kosztem uzyskania przykładów, miał 5 punktów, się ma 67. Także jak weźmiemy sobie stare hasło Tuska, że chcemy mieć podatek liniowy 15%, to my się zbliżamy do podatku liniowego, także naprawdę dochodem będzie niedopodatkowany dochód, przychód, nie dochód. To jest tylko kwestia poszerzania katalogu, który mówi, co nie jest kosztem uzyskania przychodu. To jest jeden obszar, który mnie się wydaje jest naprawdę z dużą szkodą dla polskich grup kapitałowych, bo takiego zawężenia możliwości nie mają zagraniczni konkurenci. Kolejną rzeczą, którą chciał wskazać, to są nowe obszarowania zainteresowania urzędów skarbowych, ceny transferowe. No, rzeczą jest jasną, że jak pojawił się kryzys finansowy, zaczęło brakować środków pieniężnych, to każde państwo dba o własny budżet. I po środku stoi ta grupa kapitałowa, która jest rwana, bym powiedział, przez poszczególne urzędy skarbowe. To na pewno jest temat, który poszerzy dalej osoby, które zajmują się tematyką podatkową. Ale chciałbym tutaj wskazać na ostatnią rzecz już, mianowicie na relacje międzynarodowe i ostatnia rzecz, jaka się pojawi, mianowicie Controlled Foreign Entities, gdzie będziemy włączali w ramach opodatkowania polskie spółki zależne, jeżeli one znajdują się w krajach o niższym opodatkowaniu. Ja wiem, że to tak wdzięcznie można powiedzieć, oazy podatkowe, bo jak mówimy oazy podatkowe, to oczekujemy, że wszyscy od razu z góry zaakceptują, że to coś jest, co jest naganne. Natomiast jak wejdziemy troszeczkę dalej i powiem, ale co to jest ta oaza podatkowa? Jak zobaczymy, co dane państwo daje w zamian, jak nie pobiera podatków, no to można, to oczywiście obraz jest bardziej zbilansowany, czy nam się opłaca to, czy nie. Niemniej jednak widać, że Ministerstwo Finansów rozwija te procedury. Nie tak dawno temu czytałem, że będzie stworzona specjalna baza dla zagranicznych podmiotów, która będzie zbierała informacje na temat sprawozdawczości podmiotów powiązanych.
No i ostatnia rzecz to jest klauzula obejścia prawa podatkowego. Ja się zgadzam, czy ta klauzula ma na celu, że jeżeli podatnik tak układa swój bieg interesów, że jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, to Urząd Skarbowy będzie miał prawo unieważnienie tej transakcji. Tylko moim problemem jest to, że od jedynym celem do jednego z wielu celów jest bardzo krótka droga. Ja mam, powiem szczerze, trudności w zaakceptowaniu, z całym respektem dla urzędów skarbowych, że ktoś po drugiej stronie, który nigdy w życiu sam nie prowadził biznesu, będzie siedział po drugiej stołu i się zastanawiał, czemu ten przedsiębiorca zrobił tak, a nie inaczej. Bo to znowu zacznie się bawienie, no powiedzmy sobie szczerze, cudzymi pieniędzmi. Także same wytłumaczenie, że jest potrzeba klauzuli generalnej, tego nie neguję. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy system podatkowy dojrzał do tego. I ostatnia rzecz, podatki były zawsze w Polsce stanią siłą roboczą przez ostatnie 25 lat motorem napędowym zagranicznych inwestycji. Jedno i drugie się kończy powoli. Jest pytanie, co dalej? Jest pytanie, co dalej? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszam pana mecenasa Wiesława Łatałę oraz panią mecenas Dorotę Szlachetko-Reiter, partnerów zarządzających w kancelarii Łatała i Wspólnicy. Bardzo serdecznie Państwa witamy. My postaramy się pokrótce, bo to jest wykład, tak jak poprzednie, który można by było mówić godzinami, powiedzieć Państwu na temat grup kapitałowych z prawnego polskiego punktu widzenia, w szczególności w kontekście odpowiedzialności grup, spółek, członków zarządów wobec wspólników mniejszościowych, spółek, jak również członków zarządu. Tak jak już wcześniej moi przedmówcy mówili, w tym pan Andrzej Helin, grupy kapitałowe w Polsce, jak i za granicą, powstają z różnych powodów, jest ich coraz więcej. Również nasi klienci głównie mają spółki, które są grupami kapitałowymi. I z jednej strony to oczywiście dobrze, różne są powody, czy też dywersyfikacja powstania tych działalności, tworzenie spółek celowych, czy ich rozdzielenia. Z drugiej strony, z prawnego punktu widzenia, tutaj tytuł tej konferencji, rzeczywistość prawna nie przystaje do rozwiązań biznesowych, ma absolutne zastosowanie, dlatego że rzeczywistość prawna, w tym Polska, absolutnie nie przystaje do rozwiązań, jeżeli chodzi o prawo tych grup kapitałowych. Kompletnie, jak zaraz zobaczą Państwo, jest to materia nieuregulowana w Polsce, w zasadzie szczątkowa. No i to powoduje bardzo duże problemy na linii odpowiedzialności pomiędzy spółkami, członkami władz, wierzycielami, jak również ryzyka, które wspólnicy spółek zależnych, którzy no, są zdeterminowani do tego, żeby nie stracić pracy i musieć wykonywać polecenia swoich, nazwijmy, przełożonych, narażają się w polskim systemie prawnym. My jako doradcy musimy sobie oczywiście z tą rzeczywistością radzić, no bo trudno, nie możemy rozłożyć rąk i próbujemy doradzać naszym klientom, co w takich sytuacjach robić, bo zanim zmieni się prawo, no oni jakoś muszą funkcjonować i w tej sytuacji co robić, aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności. Oczywiście takie metody się wypracowały w międzyczasie, między innymi temu będzie służył ten wykład. Tak jak już wcześniej pan Andrzej Helin mówił o polskich grupach kapitałowych, my patrzymy na to z polskiej perspektywy prawnej i nie ma nigdzie w prawie definicji grupy kapitałowej. Oczywiście jest definicja podatkowej grupy kapitałowej, co za chwilę, natomiast Polski Kodeks Spółek Handlowych nie definiuje, co to jest grupa kapitałowa. On oczywiście mówi o tym, że jest grupa kapitałowa uwarunkowana bytem istnienia spółki dominującej oraz spółki zależnej. Natomiast no oczywiście biznesowo uważa się, że jest to struktura, która jest połączona odpowiednimi węzłami kapitałowymi, w której jest spółka matka, spółka dominująca, która wyznacza cel i kierunki działania spółki
grup, jak i spółek zależnych, no i co najmniej musi istnieć jedna spółka, jednostka zależna, aby taka struktura była grupą kapitałową. Tutaj jest też trochę paradoks, bo jak z innych perspektyw biznesowych, te spółki, grupy kapitałowe są traktowane jako jeden byt prawny, no na przykład robią skonsolidowane sprawozdania finansowe, tak w polskim prawie każda z tych spółek jest traktowana absolutnie osobno, każda z tych spółek to osobny byt prawny, każda z tych spółek i z władz tych spółek ponosi swoją własną odpowiedzialność, no co oczywiście rodzi wiele problemów. Tutaj pan Andrzej Halin mówił wcześniej o podatkowej grupie kapitałowej, która jest takim lex specialis polskiej grupy kapitałowej, ona jest uregulowana w ustawie o podatku dochodowym, natomiast no te grupy ze względu na to, co już było wcześniej mówione, na bardzo rygorystyczne przepisy związane z funkcjonowaniem i możliwością bycia taką podatkową grupą kapitałową, też można powiedzieć, może nie tyle, że są martwe, ale praktycznie nie istnieją. My mamy dane na koniec 2013 roku, ale nie sądzę, żeby przez ten rok coś się bardzo zmieniło. Tych grup w Polsce było 46 i wydaje się, że to jest po prostu bardzo mało i w zasadzie one funkcjonują w jednostkach komunalnych, samorządowych, takie jak na przykład w Krakowie MPK, MPWiK i tak dalej, natomiast no praktycznie te możliwości, które prawo, czy też europejskie, czy w ogóle zagraniczne stawia tym spółkom, czyli żeby mogły się rozliczać podatkowo razem, przerzucać na siebie stratę jednej kosztem zysku drugiej, no w Polsce są tak mocno usztywnione, że można powiedzieć, że ta grupa praktycznie nie istnieje. Jeszcze jeżeli chodzi o tą grupę kapitałową, to może ona być w Polsce ta współpraca zacieśniona poprzez tak zwany holding faktyczny, holding umowny i inne umowy nie nazywane tak jak umowa między wspólnikami czy umowa o współpracy w grupie kapitałowej, o czym będzie mowa w dalszej części wykładu. To oczywiście, co to jest spółka dominująca, wydaje się dla wszystkich oczywiste, natomiast o tym mówi artykuł 4 kodeksu spółek handlowych, natomiast ja Państwu zwrócę uwagę na część rzeczy, które nie są tak bardzo oczywiste. No pierwsze, czyli dysponowanie przez spółkę większością głosów w danej spółce zależnej, dosyć oczywiste, natomiast już nie jest tak oczywista kwestia związana z tym, że to dysponowanie to nie jest tylko to, że dana spółka posiada akcje, jest akcjonariuszem, ale ona może dysponować tymi akcjami jako zastawnik, użytkownik w innej spółce kapitałowej. Oczywiście, jeżeli ten zastawnik ma prawo wykonywania głosu, bo to może być uregulowane różnie. W związku z tym na to trzeba zwrócić uwagę. To jest też taka spółka, która jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczych albo zarządu. I tutaj uwaga, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że takie uprawnienie do powoływania wynika ze statutu czy tam z umowy spółki, ale chodzi też o uprawnienia osobiste danych akcjonariuszy, czy też o inne porozumienia i umowy, które między akcjonariuszami mogą funkcjonować. W przypadku spółek publicznych jest to dosyć proste, dlatego że tego typu porozumienia musimy raportować. Natomiast w przypadku spółek publicznych, jeżeli na przykład trzech akcjonariuszy, którzy nie są wcale akcjonariuszami większościowymi, zawrą porozumienie, w stosunku do którego będą zobowiązani głosować wspólnie nad powoływaniem członków zarządu, to się okaże, że oni będąc każdy z nich mniejszościowym, będą podmiotem dominującym, no bo zawarli tego typu porozumienie. I takie najbardziej jeszcze rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to to, że spółką dominującą jest taka spółka, gdzie członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej. Proszę Państwa, z tym są naprawdę duże problemy, dlatego że mnóstwo naszych klientów czasami o tym zapomina, bo jakiś członek zostanie sobie członkiem zarządu w spółce A, potem go jakiś kolega poprosi, żeby był w zarządzie spółki B i oni czasami nawet nie mają bladego pojęcia, że przez to stworzyli grupę kapitałową. W związku z tym no, taka rada dosyć oczywista, ale niektórzy o niej zapominają, żeby zawsze przed powołaniem takiego członka po pierwsze poprosić go o złożenie oświadczenia, dwa Państwo to sami mogą sprawdzić w KRS-ie. W spółkach publicznych to jest też dosyć proste, to trzeba raportować, no, ale głównie też chodzi o spółki prywatne. I taka ostatnia rzecz, artykuł 7 mówi enigmatycznie, to też się pojawia w ustawach o rachunkowości, że spółką dominującą to jest taka spółka, która wywiera decydujący wpływ na działalność innej spółki. Oczywiście katalog bardzo szeroki. Co to oznacza? No należy interpretować. Wywiera wtedy, kiedy na podstawie różnego rodzaju umów, między innymi umowy holdingowej z artykułu 7, o której za chwileczkę powiem, ta spółka może decydować o polityce finansowej, bądź też o polityce kadrowej, bądź też o zarządzaniu taką spółką. Jest to katalog bardzo otwarty. Co jest ważne, to to, że
Zgodnie z artykułem 6 Kodeksu Spółek Handlowych, każda spółka dominująca musi zgłosić w ciągu 2 tygodni spółce zależnej o tym, że została spółką dominującą. Jeżeli tego nie zrobi, to głosy powyżej 33% jej się zawiesza. To jest dosyć istotne, tym bardziej, że to zgłoszenie musi być w formie pisemnej, w związku z tym sobie nagle ktoś może o tym nie przypomnieć. No i w tym momencie, jeżeli będzie jakieś walne albo inna ważna okoliczność, no to w tym momencie te akcje są zawieszane. O tyle ten rygor nie jest taki straszny, dlatego że to się odwiesza w momencie, kiedy w tym momencie to zgłoszenie nastąpiło, czyli nie tak jak w niektórych obowiązkach za niewykonywanie obowiązków publicznych, czy na nabywanie akcji, że trzeba zejść poniżej pewnego progu. Natomiast no, obowiązki związane z tym rygorem, że nam się zawiesza prawo głosów, no, są dosyć niefajne, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Akcjonariusze mniejszościowi, członkowie zarządu, rady nadzorczej mogą z drugiej strony zażądać od akcjonariuszy spółki dominującej bądź też członków jej zarządu o tym, żeby ujawnili, czy są w stosunku dominacji. No i to jest o tyle też istotne, że w tym momencie ci akcjonariusze nie ma wymogu, że mają posiadać jakąś określoną liczbę głosów. Może to zrobić każdy akcjonariusz mniejszościowy, taki nawet, który ma 1%. Polskie prawo koncernowe, o tym już wspomniał pan Andra Halin, jest regulacją absolutnie szczątkową. Będzie tu o tym mówił mój wspólnik, jak to wygląda między innymi w Niemczech, gdzie jest to absolutnie skomasowane i dotyczy wszystkich praw łącznie z prawem podatkowym. W zasadzie można powiedzieć, że jest to regulacja szczątkowa. Ona jest uregulowana głównie w artykule 7, czyli jednym artykule Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w szczątkowych artykułach kodeksu związanych z pewnymi rzeczami, które w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, dotykają tej kwestii. Przede wszystkim to jest to, że no, kodeks spółek handlowych określił właśnie to, co już mówiłam wcześniej, co to jest ta spółka dominująca, zależna, że należy się o tym informować i rozszerzył obowiązywanie niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych na spółki zależne. No między, ale to głównie wprowadził jako restrykcję, czyli powiedział kodeks coś takiego, że jak jest zakaz łączenia funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej w spółce dominującej, no to taki członek spółki zależnej też nie będzie w tym momencie mógł być członkiem rady nadzorczej spółki dominującej. Że jeżeli członek spółki zależnej będzie chciał zawrzeć jakąś umowę kredytową albo umowę pożyczki, to będzie musiał mieć na to zgodę zgromadzenia wspólników spółki dominującej. Czy też zakaz nabywania udziałów akcji własnych. Spółka zależna, nie dość, że nie może nabywać akcji własnych swojej spółki, nie może też, bo to jest traktowane jako nabycie od siebie samego, nabywać również akcji własnych spółki dominującej. Natomiast w innych przepisach prawa, zupełnie inaczej niż w KSH, tak jak w prawie antymonopolowym, czy w ustawie o rachunkowości, czy prawie rynku kapitałowego, tam już próbuje się, ale zupełnie szczątkowo, traktować te spółki jako taką fikcję jedności prawnej. Na przykład prawo antymonopolowe mówi, że nabycie przez spółkę zależną jakichś akcji jest traktowane tak samo jak nabycie przez spółkę dominującą. Prawo rynku kapitałowego też mówi o tym, że to jest traktowane łącznie. Ale w związku z tym, że nie jest to uregulowane jakoś kompleksowo, to każde te przepisy stanowią jakieś szczątkowe informacje na ten temat. Nie są kompletnie dostosowane do rzeczywistości. Jeżeli chodzi o ten artykuł 7, czyli jedyny w zasadzie artykuł, który cokolwiek stanowi na temat prawa koncernowego, to on stanowi, że jeżeli spółka dominująca zawarłaby ze spółką zależną umowę, która treścią jest albo zarządzanie spółką zależną, bądź też przekazywanie zysków, to taka umowa jest traktowana jako umowa holdingowa, należy ją złożyć do KRS-u i wiążą się z nią pewne konsekwencje. To jest przepis, który trochę został wyciągnięty z regulacji niemieckiej, ale tam była ona zupełnie szersza, tutaj została wyciągnięta w zasadzie jeden przepis i on wywołuje o wiele więcej wątpliwości, niż cokolwiek rozjaśnia. No bo na przykład pytanie jest następujące, co to znaczy zawarcie umowy o zarządzanie? Przecież zgodnie z polskim prawem spółek handlowych każda spółka ma swój własny zarząd i ten zarząd nie zwalnia się z odpowiedzialności bycia zarządem i ponoszenia odpowiedzialności za zarządzanie taką spółką,
Więc należy interpretować, że tego typu umowa o zarządzanie stanowi, że co prawda spółka dominująca zarządza tą spółką zależną, ale w ten sposób, że na przykład wskazuje członków zarządu do spółki zależnej, bądź też w inny sposób pomaga spółce zależnej w zarządzaniu spółką, ale to bynajmniej nie zwalnia członków zarządu spółki zależnej od odpowiedzialności za swoje własne zarządzanie. Kolejny problem jest, co to znaczy zawarcie umowy o przekazywanie zysku. Przecież nie może chodzić o to, że chodzi o wypłatę dywidendy, bo ta też jest zupełnie uregulowana w innym miejscu kodeksu spółek handlowych. W związku z tym o co chodzi? No, jest to regulacja szczątkowa, więc należy się domyślać, że chodzi o zrobienie takiego centrum kosztów w spółce zależnej i centrum zysku w spółce dominującej, gdzie spółka dominująca będzie świadczyła jakieś usługi, chociażby te za zarządzanie, a spółka zależna będzie jej za to płaciła. No tylko tutaj się niestety pojawia problem, przez to, że w Polsce nie ma regulacji kompleksowej, że to są podmioty powiązane, a tym samym wchodzą w grę ceny transferowe, czyli te wszystkie przekazywania zysku będą musiały być zgodnie z zasadami cen rynkowych, bo w przeciwnym wypadku są problemy podatkowe. Kolejny problem z taką umową jest taki, że ta umowa pozwala, żeby taka spółka dominująca wydawała polecenia wiążące spółce zależnej członkom jej zarządu, ale jednocześnie nie zwalnia członków zarządu spółki zależnej od odpowiedzialności. Czyli z jednej strony są zobligowani do wykonywania tego, co w tej umowie stanowi, a z drugiej strony, jeżeli będzie z tego jakakolwiek szkoda na rzecz spółki zależnej, ponoszą odpowiedzialność samodzielnie. Dodatkowo ta umowa może, ale nie musi regulować kwestii odpowiedzialności spółki dominującej za szkody, które z tego tytułu zarządzania ona poniosła, bądź przede wszystkim, które poniosła spółka zależna. Ta odpowiedzialność może być wyłączona z tej umowy spółki, a tylko wtedy nie jest wyłączona, gdyby umowa nie została zgłoszona do KRS-u. W związku z tym ta umowa nic kompletnie nie daje, bo nie daje członkom spółki zależnej zwolnienia z odpowiedzialności, nie reguluje kwestii odpowiedzialności, wprowadza ogólne zamieszanie i nikt nic nie wie, co jest z tą umową, co oczywiście powoduje, że w praktyce takich umów w Polsce się w ogóle nie zawiera. Jeżeli chodzi, to już część powiedziałam o problemach związanych z tą umową. Problem jest jeszcze taki, o czym należy pamiętać, gdyby ktoś już chciał zawrzeć taką umowę, że zarówno jeżeli chodzi o spółkę z o.o., jak i spółkę akcyjną, tego typu dopuszczalność zawarcia umowy musi wynikać z umowy spółki z o.o., jeżeli w ogóle nie jest tam wpisana, to taka umowa jest w tym momencie nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Także tutaj, co Państwu za chwileczkę powiem o tym w drugiej części wykładu, ten przepis absolutnie nadaje się do zmiany. Były takie próby zmiany tego przepisu, bo on jest martwy, niefunkcjonujący i w zasadzie nie istnieje w praktyce. Proszę Państwa, mamy do czynienia, rozróżniamy dwa rodzaje holdingów. Holding umowny i holding faktyczny. Jak tu pan Andrzej Helin powiedział, zawsze mamy do czynienia z pewną ekonomizacją prawa. Powinna ona mieć przynajmniej w Polsce znaczenie. Jeżeli popatrzymy na ustawodawstwa państw obcych, to holding umowny daje pewne uprawnienia. Jakich mamy korzystających z tych uprawnień? Przede wszystkim członków zarządu spółek zależnych. My cały czas poruszamy się w Polsce, zapominając o tym, że członkowie zarządu spółek zależnych odpowiadają za zobowiązania tejże spółki, a także za działanie na szkodę spółki. Mogą działać na rzecz spółki matki, całej grupy kapitałowej, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli szkoda powstanie w spółce, którą zarządzają, ich odpowiedzialność jest na zasadach ogólnych. To jest pierwsza grupa, która powinna być zainteresowana zawieraniem umów holdingowych pod warunkiem, że polskie prawo, podobnie jak niemieckie, zdejmowałoby z nich odpowiedzialność za swoje działania, jeżeli działali w interesie grupy. O ile polscy członkowie zarządu, jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, mogą się tym nie przejmować, o tyle odpowiedzialność karna jest dość bolesna. Drugą grupą, która powinna być zainteresowana i która powoduje, że holdingi umowne funkcjonują na świecie, to są kwestie podatkowe. I tak jak powiedział pan Andrzej Helin, jak również moja wspólniczka, no tych grup jest mało, ponieważ nie ma korzyści podatkowych. To znaczy one są, ale postawione zapory przez fiskusa są tak duże, że te grupy nie powstają. Jest to efekt tego,
że cały czas patrzymy na prawo życzeniowo. W ogóle polski ustawodawca ma takie tendencje, że można coś, to jest chyba pozostałość po myśleniu w komunizmie, że jak coś, jakąś dyrektywę wydamy, to życie i tak nie wypłynie, to i tak to, nie, to będzie tak funkcjonować. Zawsze mi się przypomina wtedy pierwsze zajęcia ze wstępu do prawozdawstwa, gdzie człowiek, który je prowadził, mówił tak, że prawo jest jak pokrywka, która próbuje przykryć garnek, ale jeżeli to ciśnienie wewnątrz garnka jest tak duże, to ono i tak zawsze wykipi. I tak jest też z prawem, proszę Państwa. Jeżeli budujemy instytucje, które nijak przystają do życia, to one zawsze nam gdzieś uciekną i będą często wprost przeciwny skutek odnosić od tego, który zakładaliśmy. To jest druga grupa interesariuszy, czyli kwestie podatkowe, kwestie rozliczeń. No i trzecia grupa, która powinna być zainteresowana uregulowaniem i zawieraniem holdingów umownych, to są wierzyciele spółek zależnych, proszę Państwa. Oni dzisiaj w Polsce nie są w ogóle chronieni. I oczywiście możemy powiedzieć, że tak powinno być, bo taka jest zasada, ale jak pokazuje prawo niemieckie, można tą zasadę stosować z pewnym umiarkowaniem i jak gdyby wyrównywać szkody. Natomiast u nas dobrym przykładem były umowy o roboty budowlane. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie całą serię bankructw spółek wykonujących w imieniu różnych sieci jako inwestorzy zastępczy, wykonujący usługi zlecenia dla budowlańców, którym nie płacono. Więc co w Polsce zrobiono? Nie sięgnięto do zmiany przepisów KSH, tylko wprowadzono artykuł 647, który jest uprawnieniem dzisiaj inwestorów, bo każdy inwestor musi mieć świadomość, że na końcu podwykonawca może przyjść do niego. No, jest to pomieszanie z poplątaniem, ale z czego to się bierze? To się bierze, proszę Państwa, cały czas z próby nieregulowania w całości instytucji prawa, bo próbowano uregulować podatkową grupę kapitałową, bo to tak ładnie wyglądało dla zagranicy, ale zapomniano, że trzeba to uregulować również w prawie cywilnym, bo jedno nie może iść odrębnie. No ale to jest typowe dla Polski. Proszę Państwa, dlatego te umowy holdingowe są tak bardzo rzadkie. Teoretycznie umowa holdingowa może prowadzić do przejęcia uprawnień organów spółki zależnej, ale to dalej nie zmieni sytuacji tego organu, bo uczestnicy tego organu, osoby, które są w nim, to one i tak dalej odpowiadają. Spółka dominująca zarządza, ale odpowiedzialność będzie na członkach zarządu. Proszę Państwa, niezgodne z podstawowymi zasadami, na podstawie których buduje się prawo. Zawarcie, niby wprowadzamy instytucje, które mają chronić udziałowców, ale to zawarcie umowy jest przez spółkę dominującą, która i tak wymusi na pozostałych wspólnikach zawarcie umowy holdingowej, która będzie dla nich niekorzystna. No i oczywiście możliwość uregulowania tych poleceń wiążących. Tylko co to daje, skoro odpowiedzialność dalej pozostaje na tych, którzy te polecenia wykonują, a nie tych, co je wydają. No absurd, ale tak, proszę Państwa, funkcjonuje w Polsce prawo, jest szczególnie w tych instytucjach, gdzie jest to trudne do uregulowania. A holding faktyczny, takich holdingów mamy tysiące w Polsce. Często one sobie nie zdają sprawy nawet, że nimi są. To są sytuacje, kiedy mamy spółkę dominującą i spółkę zależną, które zacieśniają ze sobą współpracę. Często też wydawane są polecenia wiążące dla członków zarządu, ale tu już jest przymus ekonomiczny, a nie prawny, więc te instrumenty są trochę inne. Jeżeli teraz chodzi, proszę Państwa, kwestie tego aspektu odpowiedzialności spółki matki wobec spółki zależnej, no to wobec wierzycieli spółki zależnej, przepraszam bardzo, bo chyba mam coś tutaj. Proszę Państwa, holding faktyczny tak naprawdę prowadzi do tego, że spółka, która podejmuje decyzje ekonomiczne, czyli spółka matka, nie odpowiada za zobowiązanie, ponieważ chronimy taką podstawową instytucję, która jest związana z wyłączeniem tej odpowiedzialności, ponieważ spółka zależna teoretycznie ma autonomię. Ale to jest tylko teoria, czyli nie chronimy tego, co jest naprawdę, tylko udajemy, że jest. Kolejna rzecz, która jest w holdingu faktycznym i można powiedzieć tak samo w holdingu umownym, to jest brak możliwości wystąpienia przeciwko spółce matce o roszczenie, z roszczeniem odszkodowawczym. Jeżeli te działania spółki córki
spółki matki doprowadziły do tego, że spółka córka poniosła szkodę, to ta spółka, szczególnie jej wspólnicy mniejszościowi, którzy czasami zdarzają się, że zostają, powinni mieć możliwość dochodzenia do odszkodowania. W prawie niemieckim mamy obowiązek wyrównania strat. U nas nie, bo też nie mamy żadnych rozwiązań, które by na to powodowały. No i oczywiście jedynym instrumentem w holdingu faktycznym, który chroni na przykład wspólników, to jest w spółce zależnej, to jest powództwo przeciwko wspólnikom spółki córki, które ma być jak gdyby takim powiedzeniem, postawieniem tych ludzi w takiej trudnej sytuacji. Z jednej strony masz spółkę matkę, która mówi odwołam cię, a z drugiej strony mamy wspólników mniejszościowych. Jak zrobisz coś przeciwko tej spółce, będziesz działał na rzecz spółki dominującej, to a, my wytoczymy powództwo, punkt b, pójdziemy do prokuratury, która no, jakby była sprawniejsza, to myślę, że tych procesów karnych by było bardzo dużo. Proszę zobaczyć, w jakiej pozycji znajdują się wtedy członkowie spółki zależnej. I to dotyczy zarówno holdingu faktycznego, jak i umownego, ale to jest trudność tych ludzi związanych z funkcjonowaniem. Muszą wyważać interesy. Zazwyczaj na końcu mają dwa, albo zmienić pracę, no albo wziąć na siebie ryzyko, że ktoś nie będzie pisał zawiadomień. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas polskie prawo spółek dotyczących zarówno spółki zależnej, jak i spółki matki jest oparte na zasadzie lojalności, ale wobec tylko tego podmiotu, którym kierujemy. Czyli nie mamy zasady lojalności wobec spółki dominującej, tylko wobec spółki zależnej, ale ekonomicznie mamy obowiązek lojalności wobec spółki dominującej. To jest kolejny element rozjechania interesów. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, co prawda trudna do wyobrażenia, raczej gdyby spółka zależna została sprzedana, że ktoś wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec spółki matki, to znaczy spółka córka, kiedy wyjdzie już z grupy, 415 będzie próbować dochodzić odszkodowania. Kolejna kwestia to mamy w holdingach odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej. No tej regulacji nie mamy w ogóle uregulowanej. Nie ma żadnej możliwości tak naprawdę przejścia z przeniesienia tej odpowiedzialności na spółkę matkę, co właściwie każdy system prawny zawiera takie zawory bezpieczeństwa, bo ja to nazywam zaworami bezpieczeństwa, proszę Państwa. System musi być klarowny, musi dawać bezpieczeństwo prowadzącym działalność czy podejmujących pewne czynności, ale musi mieć zawory bezpieczeństwa, gdyby ktoś chciał te instytucje wykorzystać w innym celu. W prawie cywilnym mamy nieszczęsny artykuł 5, który mówi o zasadach współżycia społecznego. Teoretycznie też go można byłoby tu użyć, ale proszę pamiętać, że artykuł 5 służy do obrony, a nie do akcji zaczepnej, co powoduje, że jest bezużyteczny. Brak takich instytucji, które pozwalałyby wierzycielom dochodzić od spółki matki za szkody, za brak spłaty wierzytelności, no jest błędem. Oczywiście nie w każdym przypadku. Pokażę to zaraz na przykładzie prawa amerykańskiego czy niemieckiego, ale bardziej amerykańskiego. Co powoduje, że tak naprawdę wierzyciele spółki zależnej nie mają szans dochodzenia roszczeń. To jest kolejny element, który powoduje, że te szkody wierzycieli będą nienaprawiane. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że mamy taki pęd, on się bierze z takiego lansowanego przez niektórych prawników uniwersyteckich tendencji do niskiej ceny zakładania spółki. Ja nie mam nic przeciwko niskiemu kapitałowi czy kapitałowi zakładowemu, bo on dzisiaj nic nie chroni, czy kapitałom własnym. Ale to powoduje, że często mamy spółki, które mają niski kapitał zakładowy i niskie kapitały własne, prowadzące działalność na olbrzymią skalę. I potem ze zdziwieniem stwierdzamy, że te spółki są puste. To jest zestawienie należności, wierzytelności, ale kapitałów własnych nie ma. Prawo amerykańskie mówi, że jest to jeden z przykładów alter ego, czyli powoduje odpowiedzialność spółki dominującej, bo skoro nie wyposażyłeś podmiotu w odpowiednią ilość środków, to nie tylko chodzi o pieniądze, ale również o inne elementy, to możesz, liczysz się z ryzykiem odpowiedzialności, ponieważ to ty wprowadzasz interesariuszy, jakimi są pracownicy, wierzyciele, na ryzyko tego, że nie otrzymają stosownych środków.
Co powoduje, proszę Państwa, że ten brak odpowiedzialności przebijającej jest bardzo trudny, bardzo, bardzo złym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu zarówno wspólników, jak i wierzycieli. Proszę Państwa, możemy teoretycznie uregulować odpowiedzialność spółki matki w stosunku do spółki matki, tylko proszę Państwa, kto weźmie na siebie dobrowolną odpowiedzialność? Nie znam takich. Proszę Państwa, nie znam takich osób, to musi być rejestr korzyści i strat. My przyjęliśmy, że są same korzyści, ale nie bierzemy pewnej odpowiedzialności, pewnych kwestii związanych z funkcjonowaniem spółki. Praktycznie możemy korzystać z ogólnych instrumentów prawa, co powoduje, że właściwie ten przepis artykułu 7 jest zbędny, bo on niczego nie reguluje. Tak naprawdę nic nie daje, nikomu w niczym nie pomaga. Najlepiej uregulowana jest ochrona wspólnika mniejszościowego w spółce zależnej, ale to wynika z tego, że w ogóle mamy dobrze uregulowane prawa mniejszości w spółkach. I to jest jedyna instytucja, która w spółce holdingowej, jeżeli chodzi o odpowiedzialność spółki dominującej, jest uregulowana, bo mamy takie instytucje jak squeeze-out odwrócony, czyli możliwość żądania w momencie squeeze-outu przez pominiętego wspólnika żądania odkupu od niego akcji, czy możliwość żądania w ogóle odkupu przez mniejszościowych wspólników akcji w spółce, czy też w spółce za prawo żądania biegłego rewidenta do zbadania spółki, czy też biegłego rewidenta w spółce publicznej do zadań specjalnych, który zbada pewne transakcje. Czyli proszę Państwa, tu te regulacje mamy wypracowane. One są, pozwalają nam w pewien sposób funkcjonować i chronić wspólników. Natomiast najgorzej jest z ochroną tak zwanych interesariuszy zewnętrznych spółki córki, czyli wierzycieli i nawet pracowników. Proszę Państwa, mamy też z kogo czerpać wzory i przyglądać się. W systemie common law istnieje wyjątkowa odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania spółki córki. W ogóle spółki dowolnej, ale też spółki córki, jeżeli to są dwa podmioty prawne. Mamy tak zwany test Powella, który zaczyna się od tego, czy spółka jest alter ego wspólnika, spółka zależna, czyli wspólnik, spółka dominująca ma prawo powoływania członków, ma prawo zarządzania, ma różne elementy stawiające, że oczywiście działasz poprzez spółkę kolejną, ale ta spółka nie oznacza, jest to twój przywilej. Proszę Państwa, to jest też taki problem w prawie, który mamy, że zapominamy, że ograniczona odpowiedzialność wspólników to jest przywilej. To był przywilej, który się przebijał w prawodawstwie europejskim przez 100 lat. Tak samo jest to pewien przywilej, ale jest też umowa społeczna, że ten przywilej nie będzie nadużywany. I na tym polega między innymi teoria alter ego, że masz przywilej i masz z niego korzystać w celu gospodarczym, a nie w celu oszustwa. Jeżeli natomiast wykorzystujesz go do przykrywania nieprawidłowości, czyli oszustwa, przestępstwa przez wspólnika dominującego, to wtedy będziesz ponosił odpowiedzialność. To proszę Państwa, tak naprawdę, kiedy regulowano artykuł 647 kodeksu cywilnego, to powinno się uregulować zasady przebicia welonu korporacyjnego, a nie wprowadzać przepis, który powoduje zarówno w stosunku do inwestorów, którzy nie są grupą kapitałową, odpowiedzialność, której nie powinni ponosić. To też powoduje, że potem komplikujemy umowę. To tak powinno zostać uregulowane. I kolejna rzecz, która musi wtedy wystąpić, czyli realna szkoda, która musi być, to musi być strata, to muszą być niezapłacone faktury i tak dalej. I tutaj bardzo ważny jest, to jest sędziowski NOS. Rzecz, która powinna funkcjonować, ale z tym jest problem w wielu krajach, to jest kwestia doświadczenia sędziów. To tak jak pan Andrzej Helin powiedział, że nie wie, kto tworzył przepisy dotyczące podatkowych grup kapitałowych, tak samo jest z sędziami. Dopóki ludzie nie będą pracować, nie będą oglądać tego, jak funkcjonuje gospodarka, to zawsze będą tworzyć przepisy, które nie do końca mają związek z rzeczywistością gospodarczą.
częściowo, proszę Państwa, mamy takie instytucje związane z zasadą odpowiedzialności, z przebiciem jej, ale proszę zwrócić uwagę, że to są odpowiedzialności nałożone na członków zarządów. Czyli artykuł 299 KSH, jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, a w odpowiednim czasie nie został złożony wniosek o upadłość, to wówczas członkowie zarządu subsydiarnie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie ma już tego przepisu w spółce akcyjnej. No, trzeba by się zastanowić, czy to nie jest rozwiązanie. Ten przepis jest często krytykowany, ale z drugiej strony jest trochę batem, który przypomina członkom zarządu, że trzeba pilnować interesów. Kolejnym takim przepisem jest artykuł 116 ordynacji podatkowej, identycznie skonstruowany, dotyczy zobowiązań podatkowych. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce chroni się tylko fiskusa. Nie chroni się wierzycieli pozostałych. Fiskus jest najważniejszy. I jest to takie rozwiązanie, które jest jak gdyby, nie wiem co to ma równość wobec prawa, ale to temat na inną dyskusję. Takie same przepisy mamy, proszę Państwa, w ustawie o prawie upadłościowym. Polski ustawodawca próbował się wzorować na ustawodawstwie niemieckim dotyczącym holdingów z 1965 roku. Względy podatkowe tak naprawdę zdecydowały w Niemczech o prawie koncernowym. To jest to, że można było korzystać z zaliczania strat z jednych podmiotów i rozliczania grupy kapitałowej jako jednej, ale proszę zwrócić uwagę, umowa ma pewne elementy, które muszą holdingowa, które muszą być zawarte. Oznacza ona, że mamy jednolitą kierownictwo i na końcu zawsze odpowiada kierownictwo holdingu, a nie biedni członkowie zarządu poniżej. Mamy prawo ingerencji w spółkę zależną, ale za to mamy odpowiedzialność spółki dominującej. Ta spółka dominująca na końcu musi wyrównać straty bilansowe, czasami będzie musiała zapłacić odszkodowanie lub wykupić akcje. To powoduje, że mamy jak gdyby tam, gdzie jest decyzja, tam jest odpowiedzialność. W Polsce mamy rozmycie. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale tu mamy teorię, jak to kiedyś w prawie karnym nazywane, ślepych magnetów, czyli członkowie zarządu spółek zależnych muszą wykonywać polecenia członków zarządu spółki dominującej, ale proszę Państwa, mamy zwolnienie od odpowiedzialności z tego tytułu. Z tego powodu, proszę Państwa, tak naprawdę w Polsce artykuł 7 jest martwy, prawo koncernowe jest martwe. Powoduje to, że praktyka też się nie rozwija, bo prawo niemieckie oczywiście jest, prawo niemieckie jest ustawą, ale Niemcy mają tą tendencję, że najpierw to testują sądowo, sędziowie wydają, kiedy utworzą pewną praktykę, wtedy można z tej praktyki korzystać i tworzyć ustawodawstwo. My przez to, że nie mamy stosownych przepisów, nie widzimy, jak to funkcjonuje. I ostatnia w zasadzie doktryna, która miała bardzo duży wpływ, przynajmniej na chwilę, na orzecznictwo polskie, to regulacja francuska. W regulacji francuskiej prawo koncernowe ukształtowało się przez prawo sądowe. Zaczęło się to w roku 1985 tak zwaną sprawą Rosenblum, ale trzeba powiedzieć, że od tego czasu bardzo dużo orzeczeń zostało już wydanych w tym względzie. Można powiedzieć, że we Francji jest już absolutnie ukształtowana trwała polityka określająca zasady odpowiedzialności spółek zależnych i dominujących. I co to prawo powiedziało? Że w sytuacji, kiedy między spółkami, spółką zależną i spółką dominującą istnieje trwałe powiązanie, no najlepiej oczywiście pisemne, bo to trzeba gdzieś udowodnić, które mówi o tym, że między spółkami jest trwała, długofalowa strategia, to czasowo i są zrównoważone korzyści dla całej grupy, czasowo pewne działania członków zarządu spółki zależnej mogą odbywać się z niekorzyścią, nawet ze stratą dla spółki zależnej i oni z tego tytułu nie będą ponosić odpowiedzialności, o ile wykażą, że faktycznie taka strategia funkcjonowała i że miała na celu, nawet jeżeli się to nie udało, zrównoważenie korzyści i strat tych spółek. Czyli dzisiaj spółka zależna jest może nawet w dołku, ale docelowo ma być to zrównoważone. I tego typu uregulowanie oprócz Francji jest w Europie, we Włoszech oraz na Węgrzech. Jak to Państwu pokażę, miało też być w Polsce.
W 2009 roku trwało to 2 lata. Komisja kodyfikacyjna próbowała uregulować kwestie prawa koncernowego, wzorując się na prawie francuskim, więc prawo niemieckie zostało zanegowane, uznano, że ono jest zbyt restrykcyjne i zbyt formalistyczne, no tak przynajmniej uważano, i uznano, że wprowadzimy do polskiego kodeksu spółek handlowych no właśnie coś na wzór prawa francuskiego, czyli skreślą, ustawodawca chciał skreślić ten artykuł 7 zupełnie martwy i wprowadzić coś takiego, rozdział cały dotyczący grupy spółek, mówiący o tym, że grupa spółek, czyli spółka dominująca i spółka i spółki zależne mają prawo działać w imieniu zrównoważonego interesu zarówno spółek w grupie, ale też całej grupy. Co było też powiedziane, to to, że wyraźnie została w takiej sytuacji wyłączona odpowiedzialność, jeżeli była taka grupa spółek i miała zawartą odpowiednią umowę członków zarządu spółki zależnej. I to jest wielki plus dla tej nowelizacji. Minusem jest to, przynajmniej dla nas, że wzorując się na doktrynie francuskiej, która nie zajmuje się kwestiami odpowiedzialności w przeciwieństwie do Niemczech, spółek, wierzycieli spółek, spółek zależnych, ta kwestia w ogóle nie została uregulowana. I w związku z tym część osób się to nie podobało, część osób uważała, że to powoduje duże komplikacje. Projekt ten został ostatecznie w 2011 roku zawieszony. No my osobiście uważamy, że z wielką stratą, bo nawet gdyby okazało się, że były pewne wątpliwości, można byłoby to doregulowywać, byłoby to zdecydowanie coś lepszego niż chwilowo szczątkowy artykuł 7. No niby się twierdzi, że kiedyś do tego wrócimy. I tutaj pojawia się pytanie, no bo po co ten wykład? W takim razie, co członkowie, szczególnie zarządu spółek zależnych, powinni robić? Co my jako doradcy powinniśmy im doradzać? Dlatego, że no można oczywiście rozłożyć ręce i powiedzieć, że nasze prawo jest kompletnie nieprzystosowane do rzeczywistości, no ale też wiadomo, że ci członkowie powinni funkcjonować. Bo proszę zobaczyć, z jednej strony każdy członek zarządu, nie można mu wydawać poleceń, KSH wyraźnie na ten temat stanowi, no ale to jest oczywiście fikcja prawna, dlatego że wiadomo, że jeżeli oni nie wykonują pewnych działań, no to w tym momencie mogą utracić mandat. W związku z tym trzeba jakoś balansować pomiędzy jednym a drugim. Rodzi się bardzo duże ryzyko powstania konfliktu interesów pomiędzy spółkami zależnymi a spółkami dominującymi. Jak sobie z tym poradzić i jak dobrze ocenić, które interesy której spółki należy w tym momencie mieć na uwadze, w szczególności, że pojawia się ryzyko odpowiedzialności takiego członka zarządu spółki zależnej za szkodę, którą może wyrządzić swojej spółce, nawet jeżeli będzie patrzył na prymat spółki dominującej. Ja to oczywiście nie chcemy Państwa straszyć, powiemy najpierw, jaki jest artykuł, ale powiemy też, jak sobie należy z nim radzić. Na chwilę obecną, tu mówił już wspólnik, odpowiedzialność cywilnoprawna jest najmniej w tej sytuacji istotna, dlatego że jeżeli taki członek spółki zależnej będzie miał odpowiednie uregulowania, nie złamie przepisów prawnych, pociągnięcie go do odpowiedzialności cywilnej nie jest takie łatwe i tak naprawdę łatwiej się z tego wybroni. Gorszym problemem jest odpowiedzialność karna, która jest ulegowana w artykule 296. Poproszę zauważyć na brzmienie tego przepisu. Tam nie tylko pojawia się sformułowanie, że ten, kto był zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą spółki, patrz członek zarządu, spółki zależnej, przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie swoich obowiązków, jeżeli wyrządził szkodę majątkową, prawda, to może być pozbawiony wolności nawet do 10 lat, jeżeli szkoda przekracza 1 000 000 zł, ale proszę zauważyć, że jeżeli on nie tylko wyrządzi szkodę, ale sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody. To jest przepis bardzo krytykowany, dlatego że no my mieliśmy jako kancelaria przypadek spółki giełdowej, nie będę wspominać nazwy, gdzie nam cały zarząd spółki po prostu zamknęli przed świętami, tylko dlatego, że prokuraturze się wydawało, że spółka, która pożyczyła innej spółce pieniądze,
ich nie odda. To nie była sytuacja związana z tym, że ta spółka nie oddała, ale prokuratura uważa, że standing tamtej spółki jest zły, że ta umowa nie była zabezpieczona i z góry antycypowała, że ona już czuje, że nie będzie tego zwrotu i że nastąpiło tutaj nie tyle wyrządzenie szkody, bo to jest trochę za wcześnie, ale ryzyko wyrządzenia szkody. Wydaje się to oczywiście fikcją, natomiast ci członkowie zarządu byli zatrzymani przez 30 dni, no, gdzie mieli sytuację kredytową, związki zawodowe, działalność spółki i tak dalej. W związku z tym, no, jakoś to się wszystko dobrze skończyło. Oni oczywiście zostali uniewinnieni, ale zostali uniewinnieni w Sądzie Najwyższym, proszę Państwa, tak? No i na szczęście w międzyczasie ta pożyczka została spłacona, więc tutaj zwracamy na to uwagę, na to ryzyko, że się ta szkoda może pojawić. Pokażemy Państwu jedno z orzeczeń, które jest bardzo dobre dla w tym momencie spółek kapitałowych, bo właśnie tego dotyczy, które pokazuje, że część przynajmniej z naszych sędziów patrzy bardzo rozsądkowo i pomimo tego, że ustawodawca nie raczył w Polsce uregulować tej materii w nowoczesny sposób, wzorując się czy to na prawie francuskim, czy na prawie niemieckim, sąd postanowił podejść do sprawy tak jak we Francji. Czyli była tam taka sytuacja, że spółki związane ze Stocznią Szczecińską miały holding faktyczny i została przez spółki udzielona kredyt dla jednej ze spółek zależnych, żeby ją ratować. No okazało się, że jedna z tych spółek, która udzieliła tego kredytu, sama tego nie wytrzymała i upadła. I prokuratura oskarżyła z 296 członków spółki zależnej, tej, która już upadła, że udzielenie tego kredytu kompletnie było niekorzystne dla tej spółki i że to może było korzystne dla kogoś innego, patrz, dla spółki z grupy, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Sąd na szczęście nie podzielił tych argumentów, proces trwał bardzo długo i opierając się na francuskiej doktrynie Rosenblum stwierdził, że w tym konkretnym przypadku istniało to, co zwalnia z odpowiedzialności według prawa francuskiego, więc po pierwsze istniało trwałe powiązanie organizacyjne między tymi spółkami, co zostało przez te spółki udowodnione. Istniała wspólna, długofalowa strategia, która była pisemna i oni mogli wykazać, że taka strategia była, że to nie było wymyślone po prostu na prędce i że pomimo tego, że ta spółka upadła i pomimo tego, że na pierwszy rzut oka było to działanie absolutnie irracjonalne dla członków spółki zależnej, było ono zrównoważone dla interesów grupy, dlatego ci członkowie zostali uniewinnieni. Co można powiedzieć dla Państwa, dla tych osób, które są członkami spółek zależnych? No przede wszystkim, jeżeli jest tego typu sytuacja, że spółki dominujące wymagają od Państwa, jako członków zarządu spółki zależnej, tego typu działań, które na pierwszy rzut oka się wydają, nazwijmy, może nie do końca oczywiście rozsądne dla spółki zależnej, to tutaj należy patrzeć na formalizm, to znaczy należy opracowywać faktycznie strategie, które pokazują, że to ma ręce i nogi z perspektywy całej grupy, dlatego że zwykle tego typu sprawy wychodzą nie od razu, tylko po 5, 4, 3 latach, gdzie już wszyscy nie pamiętają, po co myśmy w ogóle to poręczenie dali i w ogóle o co w ogóle w całej sprawie chodziło. Zbieranie oczywiście nie na każdą sprawę, mówimy o sprawach dużych, o takich sprawach, kiedy wychodzą pieniądze ze spółki, plus oczywiście uzyskiwanie zgód organów typu rada nadzorcza, walne zgromadzenie, to jest na pewno działanie, póki prawo się nie zmieni, które należy robić, żeby uwalniać od odpowiedzialności członków zarządu spółki zależnej. No i myślę, że w tym kierunku doradztwo powinno pójść, no bo liczenie, że ustawodawca zmieni prawo, jest liczeniem oczywiście roszczeniowym. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszamy na króciutką przerwę na kawę. Kawa pewno zdążyła przestygnąć, więc może da się wypić szybciej i skrócimy przerwę, w związku z czym będziemy mieli mniejsze opóźnienie.